Cześć. Dzisiaj zapraszam na finałowy odcinek trylogii fińskiej. Jak większość z Was już się spodziewała, omawiam dzisiaj słynną sprawę z nad jeziora Bodom. Tym odcinkiem pożegnamy się na razie z Finlandią, ale pewnie nie definitywnie. Historia zbrodni nad jeziorem Bodom jest spośród wszystkich fińskich spraw kryminalnych zdecydowanie najbardziej znana, i nie wątpię, że wielu z Was historię tę już całkiem dobrze poznało. Niemniej jednak i tak zapraszam na moje opracowanie, bo bardzo możliwe, że dowiecie się czegoś nowego, a ja pracując nad sprawą zauważyłam, że trzeba się w nią dość mocno wgłębić, żeby dostrzec jak bardzo jest trudna i nie dać się zwieść pozorom i pozornie łatwym rozwiązaniom. Szczególnie duży nacisk położyłam na dokładne omówienie zeznań głównych świadków i wiodących teorii w sprawie i mam nadzieję, że przynajmniej część z Was zechce podyskutować o tym, jak Wy widzicie rozwiązanie tej mrocznej zagadki sprzed wielu dekad. Bo oczywiście zbrodnia nad jeziorem Bodą pozostała nierozwiązana, ale mimo wszystko wiele osób ma o tej sprawie bardzo silne opinie i uważa, że jest jasne, kto był sprawcą. Zacznijmy od wstępu, w którym naszkicuję jak zwykle kontekst, w jakim cała historia się rozegrała. Jezioro Bodom to jezioro w Finlandii o powierzchni około 3 km2 położone w pobliżu miasta Espo, które to z kolei leży w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy kraju Helsinek. Krótko po II wojnie światowej Espo było dużym skupiskiem mieszkańców szwedzkojęzycznych, którzy stanowili mniej więcej połowę jego populacji. Na przestrzeni lat 50. i 60. Espo rozwijało się niezwykle dynamicznie w ciągu dekady podwajając liczbę swoich mieszkańców, która to w roku 1960 wynosiła około 53 tysięcy osób. Espo podawane jest zwykle jako lokalizacja zdarzeń, bo rzeczywiście było to najbliższe względem jeziora bodom, duże miasto i centrum administracyjne, miasto gminne, jednak absolutnie nie było tak, że bodom leżało w granicach samego miasta i w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkalnych. W rzeczywistości między Espo a brzegiem jeziora z najbliższą plażą ciągnął się ponad 6-kilometrowy pas lasów i terenów wiejskich. Był 4 czerwca roku 1960, bardzo pogodna i ciepła sobota, kiedy czworonastolatków udało się nad brzeg jeziora Bodom na weekendowy wypad pod namiot. Były to dwie pary, 15-letnia Ania Maki i jej 18-letni chłopak Sepp Poboisman oraz 15-letnia Irmeli Bjorklund i 18-letni Nils Gustafsson. Chłopcy byli kolegami ze szkoły i każdy posiadał motocykl. Wiosną kilka razy jeździli po Helsinkach w poszukiwaniu idyllicznego i spokojnego miejsca na letni kemping. Niels Gustafsson przypomniał sobie malowniczy przylądek na brzegu jeziora Bodom od strony Espo, gdzie bywał jako dziecko. Chłopcy wybrali tę okolicę, a termin wyjazdu również był nieprzypadkowy. W tamten weekend przypadało święto tzw. Pięćdziesiątnicy, inaczej zwane Zielonymi Świątkami albo Świętem Zesłania Ducha Świętego. Młodzi ludzie nie mieli najprawdopodobniej zamiarów szczególnie religijnych, organizując wypad, ale święto oznaczało długi weekend i wolną sobotę, co w tamtych czasach nie było jeszcze normą. Seppo pożyczył namiot z pracy. Nils powiedział rodzicom, że wybierał się na wycieczkę motocyklową i wędkowanie z Seppo. Nie mówił nic o tym, że zabierali dziewczyny. Z Irmeli spotykał się dopiero od jakichś trzech tygodni, ale rodzice już ją znali. Z kolei dziewczyny dostały zgody od swoich rodziców na wyjazd, bo obie rodziny ufały chłopcom. Po południu w sobotę młodzi ludzie pojechali nad Bodą. Będąc już przy jeziorze, Seppo i Ania zatrzymali się przy kiosku, gdzie kupili lemoniadę, lody i słodycze. Na miejsce kempingu turyści wybrali południowo-zachodni brzeg jeziora, będący terenem wioski Oitta. W granicach wioski w pobliżu jeziora znajdowała się wielka posiadłość rolna, na którą składało się wówczas kilkadziesiąt kamiennych obór dojarskich. Główna plaża w tej części jeziora bezpośrednio sąsiadowała z tym rozległym gospodarstwem. Była porośnięta trzciną i była bardziej błotnista niż piaszczysta. Samo jezioro Bodom jest naturalnie gliniaste i mętne, a w tamtych latach jeszcze dodatkowo zanieczyszczały je ścieki, które odprowadzano z dojarni wprost do jeziora. Mimo wszystko nie zniechęcało to osób, które poszukiwały wypoczynku na łonie natury, i plaża w Oita była dość chętnie uczęszczana. Trzy lata później gmina Espo wykupiła tereny gospodarstwa i oczyściła plażę i obszar wokół niej. Od tamtego czasu do dzisiaj jest to popularne miejsce na wypoczynek z kawiarnią w jednej z tych starych kamiennych obór po dawnym gospodarstwie. Ale wróćmy do roku 1960. Nieco na wschód od tej szerszej i często uczęszczanej plaży znajduje się zatoczka, wyznaczona przez dwa niewielkie przylądki. W zatoczce była plaża jeszcze bardziej dzika, skalista, a wokół niej teren bardziej odludny i cichy, pokryty gęstym lasem. Na tych skrawkach ziemi również pojawiali się spacerowicze, wędkarze czy osoby rozbijające namioty, ale znacznie rzadziej. Właśnie tam, na wschodnim przylądku, w ciszy lasu i z dala od zgiełku, swój namiot rozbili nastolatkowie Irmeli, Ania, Seppo i Nils. Namiot został rozstawiony przez młodych ludzi w taki sposób, że wejście znajdowało się na prawym skraju przylądka, bardzo blisko brzegu jeziora, a drugi kraniec przylegał do ścieżki i niewielkiej polany. Kiedy zapadł zmrok, cała czwórka ułożyła się do snu. Ze względu na to, że na tamtej szerokości geograficznej w czerwcu noce są bardzo krótkie i słońce zachodzi bardzo późno, było już wtedy z pewnością po 22:30. Nastolatkowie ułożyli się do snu ze stopami skierowanymi ku wyjściu z namiotu. Patrząc od wejścia, Ania spała po prawej stronie namiotu, potem Seppo, Nils obok niego, a Irmeli po lewej stronie. Niels ułożył swoją skórzaną kurtkę nad głową jako poduszkę, a Sepp pozostawił swoją kurtkę na zewnątrz. Nad jeziorem zapanowała noc. W niedzielę 5 czerwca 1960 roku o godzinie 11.30 stolarz Esko Oiva Johansson zgłosił telefonicznie komisariatowi policji w Pawara, że dokonał makabrycznego znaleziska w lesie nad jeziorem Bodom. Poinformował, że on i jego znajomy Sigurd Wolasma szli do zatoki na terenie wioski Ojta, żeby popływać w jeziorze. Będąc na ścieżce biegnącej przez wschodni przylądek, około 11.15 mężczyźni zauważyli zawalony namiot w pobliżu ścieżki. Gdy podeszli bliżej, zauważyli, że na tkaninie namiotu leżał nieruchomo pobity i zakrwawiony chłopak, a w środku kolejne trzy zakrwawione młode osoby, nie dające znaków życia. Jako, że w pobliżu przylądka znajdował się plac budowy wodociągów Vesto, Johansson i Wolasma pobiegli na budowę, licząc, że znajdą tam telefon. Stróż budowy wpuścił ich do pomieszczenia biurowego i udostępnił telefon, z którego Johansson zadzwonił po policję. Według wielu źródeł, Johansson był tamtego dnia nad jeziorem w towarzystwie dwóch synów. Oficjalna dokumentacja policyjna wskazuje, że osobą zgłaszającą był Johansson i że towarzyszył mu wówczas Sigurd Wolasma. Być może chłopcy również tam byli, ale pozostali niewymienieni być może jako niepełnoletni być może nie podchodzili do miejsca zbrodni i nic nie widzieli. Trudno znaleźć na ten temat jednoznaczną odpowiedź. Policjanci z komisariatu w Lep-Pawara przybyli na miejsce zdarzenia jako pierwsi około godziny 11:45. Wkrótce dojechali także zaalarmowani przez nich śledczy Centralnej Policji Kryminalnej z Helsinek. Zastali przerażającą scenę zbrodni. Stojący nad brzegiem jeziora namiot był zarwany i rozcięty z dwóch stron. Liny mocujące zostały przecięte tak, że namiot spadł na młodych ludzi śpiących wewnątrz, uniemożliwiając im poruszanie się i ucieczkę ze środka. Tylko Gustafsson leżał poza namiotem, znaleziono go w pozycji na plecach z rękoma skrzyżowanymi na klatce piersiowej. Jego głowa i ramiona spoczywały na krawędzi namiotu, przyciskając znajdujące się w środku ciało Boysmana. Gustafsson miał na sobie dżinsy, szary sweter i skarpetki, ale był bez butów. Ubrania były w porządku, czyste, spodnie zapięte. Chłopak był nieprzytomny, ale żywy. Policjanci z Pawary natychmiast wezwali ambulans, który zawiózł Gustavsona do szpitala Kivela w Helsinkach. Następnie policjanci przystąpili do dokładnego zbadania i udokumentowania sceny zbrodni. Stwierdzili, że pozostałe trzy osoby w namiocie, dwie dziewczyny i chłopak, zostały zabite na miejscu, najprawdopodobniej zaskoczone przez sprawcę w trakcie snu. Śledczy opisali dokładnie uszkodzenia namiotu ofiar. Sznur kalenicowy, czyli ten, na którym opierał się dach namiotu, został odcięty po obu stronach, wschodniej i zachodniej. Sznury naciągowe długich boków namiotu, po cztery z każdej strony, z wyjątkiem jednego sznura na południowo-zachodniej stronie, który był rozdarty. Na wschodnim krańcu namiotu, około 50 cm od krawędzi, znajdowało się nacięcie wykonane ostrzem w dół od grzbietu. Następnie to nacięcie zostało rozerwane. Analogiczne rozcięcie znalazło się na drugim krańcu namiotu, skierowanym na zachód. Według pierwszych ocen sytuacji wyglądało na to, że sprawca zbrodni zaatakował śpiące ofiary z zewnątrz namiotu przez wykonane nacięcia tkaniny. Irmeli Bjorklund leżała skulona po lewej stronie namiotu. Jej środkowa i dolna część ciała były nagie. Dżinsy i bielizna były ściągnięte całkowicie z jej prawej nogi, a na lewej zostały ściągnięte poniżej kolana. Lewa noga dziewczyny była wyprostowana, a prawa zgięta w kolanie, na obu stopach były skarpetki i nie było butów. Jasnoniebieski sweter i jasnobeżowa podkoszulka, które Irmeli miała na sobie, były uniesione powyżej pępka i odsłaniały brzuch ofiary. Ciało Ani Maki leżało na prawym boku w poprzek namiotu, także była odwrócona plecami do Bjorklund, a jej głowa znajdowała się między nogami koleżanki. Ania zastygła w skulonej pozycji, z nogami zgiętymi w biodrach i kolanach. Głowa dziewczyny była przykryta kocem, co wyglądało na celowe osłonięcie jej twarzy przez sprawcę. Ania miała na sobie dżinsy, które miały zapięte guziki i pasek i były na normalnej wysokości. Jej żółta bluzka podwinęła się u dołu i uniosła nieco powyżej pępka, odsłaniając brzuch. Ania miała na stopach skarpetki i nie miała butów. Ciało bojsmana było przykryte tkaniną namiotu. Chłopak leżał wyprostowany na plecach, z głową skierowaną na zachód, łokciami opartymi o podłoże, a dłońmi trzymał koszulę na wysokości klatki piersiowej. Boysman miał na sobie niebieską koszulę z kołnierzykiem, biały trykotowy podkoszulek, długie niebieskie dżinsy z rozpiętym rozporkiem, ale zapiętym paskiem. Pod nimi jeszcze szare spodnie dresowe i niebieskie skarpetki. Również był bez butów. Wszystkie ciała nosiły rozległe obrażenia skoncentrowane na głowach, twarzach i po piersiach. Młodzi ludzie zostali zaatakowani i zabici w efekcie napaści o charakterze wyjątkowo brutalnym i bezwzględnym. Na dnie namiotu znaleziono następujące przedmioty. Pas bezpieczeństwa do motocykla, czarną wełnianą czapkę, szare skórzane rękawiczki męskie, porcelanowy kubek w plastikowej torbie, stłuczony kieliszek, pustą butelkę po napoju gazowanym Jaffa, zwinięte zużyte podpaski, krótki grzebień, składany nóż, czerwony śpiewnik należący do Irmeli, czarną męską skórzaną kurtkę, żółty damski wełniany płaszcz, Dwie papierośnice, pełne pudełko zapałek, szary koc w zielone paski, koc w szaro-brązową kratkę i brązową zamszową kurtkę damską. Poza tymi normalnymi przedmiotami znaleziono cztery wybite zęby, siekacze i kawałek kości, najwyraźniej czaszki. Namiot ofiar został scharakteryzowany jako dwuosobowy o szerokości 138 cm. Na ziemi po wschodniej stronie namiotu leżała para beżowych butów damskich para chodaków na drewnianej podeszwie, zielony sweter damski, żółty ołówek, dwie puste butelki po napojach, pusta puszka po piwie i biały ręcznik frotte w niebieskie paski. Na drzewie wisiał drugi biały ręcznik oraz niebieska kurtka i chusta damska. Obok zawieszona na sznurze była para białych skarpetek i jeden damski strój kąpielowy. Jeszcze nieco dalej na wschód od namiotu, przy brzegu jeziora, znaleziono pełną butelkę napoju Jaffa i pełną butelkę piwa, umieszczone w wodzie, zapewne po to, aby były chłodne. Trzecia, prawie pusta butelka po napoju Jaffa, która również stała w wodzie, miała na sobie dwa wyraźne odciski palców. W trakcie późniejszych porównań nie udało się przypisać tych odcisków do żadnej z ofiar. Około jednego metra na południe od namiotu stał motocykl UL-901 oparty o drzewo. Na lewej rączce kierownicy wisiał skórzany pasek. Trzy metry na lewo od niego stał drugi motocykl UN-331, również oparty o drzewo. Na ziemi po lewej stronie jego tylnego koła leżał kask ochronny z goglami, torba z męskimi skórzanymi rękawiczkami i pudełko z dziesięcioma papierosami. Na zewnątrz wokół namiotu było kilka toreb należących do młodych ludzi. W szarej kraciastej torbie na zakupy leżał nienapoczęty bochenek chleba i niebieska jedwabna chusta damska. Kolejna szara torba zawierała nóż stołowy, nóż o długości około 10 cm z pochwą, sześć kawałków chleba, małą paczkę masła i stłuczoną butelkę jafy. Na ziemi leżało też podłużne pudełko w czerwoną kratkę, w którym znajdował się scyzoryk, nóż stołowy, długopis, dwa kawałki ołówka, dwa kawałki chleba żytniego, pudełko masła, pudełko farby do brwi, szminka, pudełko pudru, lusterko i opakowanie pasty cynkowej. W pobliżu namiotu znaleziono również kolejną paczkę z sześcioma papierosami oraz butelkę likieru citrus, w której była resztka likieru wymieszana z napojem bezalkoholowym, prawdopodobnie jawą. Na zachód od namiotu leżała na ziemi biała brudna poszewka na poduszkę w rozmiarze 40x48 cm, owinięta białą gumką. Jej pochodzenie i przeznaczenie nie zostały ustalone. Znaleziono na niej małe, odosobnione plamy krwi, ślady nasienia, a także krople krwi w rogu, które najwyraźniej zostały spowodowane przez kapanie albo rozbrysk. To, co sprawiło, że powiązanie poszewki ze sprawą nie było jasne, to fakt, że ślady biologiczne zdecydowanie nie pasowały do żadnej z ofiar. Była też mocno zaprudzona ziemią i roślinnością, więc mogła leżeć w pobliżu namiotu już jakiś czas. Ze względu na sposób, w jaki została zwinięta, wyglądało na to, że poszewka była używana jako okrycie na coś lub też jako taka awaryjna podpaska. Nie ustalono ostatecznie, jak była używana ani przez kogo. Policjanci od razu przystąpili do dokładnego zbadania także okolic miejsca zbrodni. Wkrótce dołączały kolejne jednostki oraz grupy wojskowych, którzy pomagali policji. Przy pierwszej możliwej okazji radio państwowe podało informację o znalezieniu ofiar nad jeziorem Bodom i wkrótce na miejsce zaczęli się schodzić także lokalni mieszkańcy, czy to z czystej ciekawości, czy też ze szczerą chęcią pomocy. Jak zwykle bywa w przypadku dawnych spraw, policja nie zadbała o dokładne odgrodzenie obszaru i na wschodnim półwyspie zaroiło się od ludzi, niekoniecznie zwracających uwagę na zachowanie czystości miejsca zbrodni. Co prawda nie podchodzili bezpośrednio do namiotu czy ciał ofiar, ale wiele śladów, np. Na, na leśnych ścieżkach, mogło zostać zadeptanych i utraconych. Dokładne przeszukania terenów nad jeziorem trwały w dniu ujawnienia zbrodni oraz w dwóch kolejnych dniach. Policjanci sprawdzali jezioro w okolicy zatoki, pracowali w asyście wojskowych oraz z pomocą psów tropiących i całych grup ochotników. Mimo ich wysiłków nie odnaleziono narzędzia zbrodni. Znaleziono natomiast buty, zarówno Boismana, jak i Gustafsona, których brakowało w obozowisku. Obie pary znajdowały się około pół kilometra od namiotu ofiar po różnych stronach drogi prowadzącej do kiosku przy Cunnarlandię. Protokół policyjny nie wskazuje, o którą dokładnie drogą chodziło ani kto odnalazł buty. Para butów Boysmana została po prostu wyrzucona w zarośla poza ścieżką, a buty Gustafsona były ukryte dalej od drogi, w płytkiej dziurze w ziemi. Na nich stwierdzono liczne drobne ślady krwi, powstały w wyniku rozprysków. Śladów nie było wewnątrz butów z wyjątkiem jednej niewielkiej smugi w jednym z nich. Na podstawie informacji od rodzin ofiar sporządzona została lista rzeczy, których nie znaleziono na miejscu zbrodni. Jako zaginione rzeczy Bojsmana podano portfel z brązowej skóry podpisany imieniem i nazwiskiem właściciela wewnątrz. Zawierał prawo jazdy i pieniądze około tysiąca fińskich marek. Poza tym zniknęła jego czarna kurtka rozmiar 48, zapinana na zamek z charakterystycznymi zamkami na rękawach. Zaginiony był również dowód rejestracyjny motocykla i kluczyki do niego. Obie te rzeczy najprawdopodobniej były w kieszeniach kurtki. Dalej srebrny zegarek kieszonkowy, stary ze złoconymi krawędziami, pożyczony od ojca nóż myśliwski z około 12 cm ostrzem oraz buty. Kuty, jak wiadomo zostały odnalezione, a nóż, który najprawdopodobniej był pozostawiony poza namiotem, mógł być narzędziem zbrodni. Jako zaginione rzeczy ani Maki wskazane zostały: portfel zawierający zdjęcia i pieniądze, około 150 fińskich marek, ręcznik oraz strój kąpielowy. Nie wskazano zaginionych rzeczy Irmeli Bjorklund. Gustafsson natomiast stracił brązowy skórzany portfel zawierający prawo jazdy, skrócony dowód rejestracyjny motocykla i pieniądze około 2000 fińskich marek. Zniknął też jego zegarek na rękę w kolorze złotym na skórzanym pasku oraz torba z tkaniny w brązowo-niebieską kratkę opisana jako model damski. Poza tym wskazano jeszcze narzędzie typu szczypce lub kombinerki tutaj nie jestem pewna tłumaczenia i tak jak w przypadku Boismana. Brakowało butów, które jednak zostały odnalezione przy ścieżce pół kilometra dalej. Lista zagubionych rzeczy była zastanawiająca. O ile część przedmiotów została zabrana ze względu na ich wartość wiadomo, portfele, zegarki to trudno wyjaśnić zaginięcie niektórych pozostałych. Być może sprawca zabrał kurtkę bojsmana, bo mu się podobała była to solidna, skórzana kurtka z aplikacjami, z której sam chłopak był bardzo dumny. Jednak po co sprawca zabierał strój kąpielowy Ani, dlaczego zabrał tylko torbę Gustawsona, a nie którąś inną, to już stanowi zagadkę. Dlaczego nie ukradł któregoś motocykla, skoro miał pod ręką kluczyki do obu? No, były to jednak najcenniejsze przedmioty w obozowisku. Możliwe, że nie chciał odpalać motocykla, by nie robić hałasu, albo mieszkał w pobliżu i po pierwsze nie potrzebował środka transportu a po drugie spodziewał się, że motocykl zostałby znaleziony u niego w trakcie czynności policji, które oczywiście musiały się zacząć zaraz po ujawnieniu zbrodni. Sekcje zwłok wszystkich trzech ofiar zostały przeprowadzone 8 czerwca 1960 roku. W raportach z nich zaprezentowano następujące wnioski. Boisman został poddany ciosom zarówno tępym, jak i ostrym narzędziem. Stwierdzono u niego pęknięcie czaszki, rozległe stłuczenia mózgu, krwawienie pod oponami mózgowymi, złamanie żuchwy i liczne skaleczenia i otarcia twarzy. Te urazy pochodziły od silnych uderzeń tempym przedmiotem. Oprócz nich zostały stwierdzone dwie rany kłute szyi, z których jedna rozerwała tchawicę. Ponadto sprawca ugodził bojsmana w klatkę piersiową, tworząc głęboką ranę kłutą, która przeszyła prawe płuco, powodując obfite krwawienie do prawej opłucnej. Bezpośrednią przyczyną jego śmierci była nagła, ciężka niewydolność krążenia, spowodowana krwawieniem z ran kłutych. Pęknięcie czaszki i obrażenia mózgu wskazywano jako czynniki przyspieszające zgon. We krwi bojsmana nie stwierdzono obecności alkoholu, miał grupę krwi A. Bjorklund również została zaatakowana zarówno tępym przedmiotem, jak i ostrym narzędziem. Jej ciało nosiło ślady niesamowicie brutalnej przemocy, zwłaszcza w okolicach twarzy i głowy. Ze wszystkich ofiar to właśnie Irmeli Bjorklund została potraktowana najbardziej agresywnie. Doświadczyła złamania czaszki, ciężkiego stłuczenia mózgu, złamania szczęki górnej, stłuczenia czoła, górnej wargi i żuchwy. Miała również wybite zęby. Urazy mózgu i czaszki spowodowały krwawienie śródczaszkowe, które było bezpośrednią przyczyną śmierci dziewczyny. Miała też aż 15 ran twarzy, szyi i karku. Jeden z zadanych ciosów przebił trzeci kręg kręgosłupa szyjnego. We krwi Irmeli nie stwierdzono obecności alkoholu. Miała grupę krwi A. W czasie śmierci miała okres. Ania Maki zginęła od urazów zadanych tępym przedmiotem. Na jej ciele nie znaleziono głębokich ran kłutych. Zadane jej ciosy spowodowały złamanie potylicy, rozległe stłuczenia mózgu, krwawienie pod oponami mózgowymi, otarcia szyi i stłuczenie palca serdecznego prawej ręki. Jej śmierć była spowodowana bezpośrednio urazem mózgu w wyniku złamania czaszki. We krwi Ani także nie stwierdzono obecności alkoholu miała grupę krwi A. Oznacza to, że wszyscy zmarli mieli jednakową grupę krwi. Obrażenia Ani były śmiertelne, ale znacznie mniejsze niż Boismana i Bjorklund. Teoretycznie, w pewnych okolicznościach może to sugerować, że głównymi celami sprawcy byli właśnie Boisman i Bjorklund i że to wobec nich sprawca miał najsilniejsze negatywne emocje. Przypomnę też, że jedynie twarz Ani była przykryta, co może sugerować wyrzuty sumienia sprawcy wobec niej. Jednak nie można też mocno przywiązywać się do tych tez, bo siła obrażeń mogła wynikać z innych czynników, które pozostały nieznane. Być może Ania została zaatakowana chwilę później i sprawca nie miał już tyle siły co na początku ataku, być może w międzyczasie ktoś zasłaniając się przed ciosami wytrącił mu nóż z ręki. W oparciu o dostępną wiedzę o sprawie nie da się tego stwierdzić. Wracając jeszcze do ustaleń sekcji zwłok, dodać trzeba, że w przypadku obu dziewczyn nie stwierdzono oznak przemocy seksualnej ani śladów nasienia, jednocześnie odnotowano, że obie dziewczyny były już aktywne seksualnie. Fakt, że Irmeli była częściowo rozebrana, sugeruje motywy seksualne. Wydaje się jednak, że są tutaj dwie opcje. Mógł to być czyn przerwany w trakcie, np. próba gwałtu, która została powstrzymana. Alternatywnie, co pozostawia chyba nawet więcej pola do teoretyzowania, mógł to być element pozorowania sceny zbrodni i pozostawienia przez sprawcę fałszywego tropu. W raportach medycznych zwrócono też uwagę na fakt, że wszystkie ofiary miały również otarcia i siniaki na rękach w miejscach, w których powstały w ramach celowej lub instynktownej samoobrony. Oceniono, że w czasie ataku sprawca używał oczywiście noża oraz prawdopodobnie czegoś w rodzaju metalowego pręta. Przyjmuje się często, że mógł to także być kamień, jednak medycy wskazywali rzeczywiście raczej na jakiś metalowy przedmiot. Dodatkowo fakt, że we krwi zmarłego Boismana nie stwierdzono żadnego stężenia alkoholu, chociaż jak wynikało z późniejszego przesłuchania Gustavsona, on i Boisman wypili wieczorem prawie całą butelkę likieru, wskazuje, że śmierć musiała nastąpić wiele godzin po wypiciu alkoholu, w czasie których alkohol uległ rozłożeniu przez organizm. Tymczasem w szpitalu w Helsinkach dochodził do siebie Nils Gustavson. Według dokumentacji medycznej Gustafsson miał łącznie sześć różnych złamań kości w okolicy głowy. Żuchwa była złamana w dwóch miejscach po lewej stronie, pęknięte były też kości szczęki górnej i kość policzkowa po tamtej stronie. Pod wpływem silnego uderzenia jego zęby rozszarpały na wylot lewy policzek, skutkując powstaniem rany o długości około 3-4 cm. Stwierdzono również dużą ranę stłuczeniową z boku głowy, pęknięcie w podstawie czaszki i złamanie kości skroniowej. W efekcie obrażeń Gustaw Sądoznał doznał wstrząs mózgu. Wszystkie wymienione urazy powstały w wyniku ciosów tępym narzędziem i znajdowały się po lewej stronie głowy. W dokumentacji medycznej istnieją też dwie wzmianki o rozległym krwiaku na czole, które sugerują pęknięcie czaszki w tym miejscu, jednak nie było go widać na zdjęciach rentgenowskich. W wyniku uderzenia w lewe ucho Gustaw Sądoznał doznał uszkodzenia przewodu słuchowego. Wystąpiła również powierzchowna rana na lewym przedramieniu oraz niewielkie otarcia na palcach lewej ręki. Wykonane badania laboratoryjne wykazały, że jego grupa krwi to zero oraz że nie miał we krwi alkoholu. W szpitalu najpierw naprawiono połamaną szczękę i zszyto rany głowy. Podczas tych czynności zauważono, że z nosa Gustafsona wypływał przezroczysty płyn, co zostało opisane jako wyciek płynu mózgowo Według jednego z lekarzy na oddziale chirurgicznym, Jormy Palo, Nils Gustafsson został tak ciężko ranny, że bez pierwszej pomocy nie przeżyłby więcej niż kolejne dwie godziny. Gustafsson był nieprzytomny, kiedy został przywieziony do szpitala i pozostawał w tym stanie przez kolejne cztery doby. Kiedy się obudził, był przekonany, że musiał uczestniczyć w wypadku na motocyklu. Jego pierwsze słowa do otaczających go pielęgniarek były właśnie pytaniami, co się stało i jak się stało, bo nic nie pamiętał. Z biegiem czasu okazało się, że Gustafsson pamiętał tylko wydarzenia do momentu, kiedy wraz z towarzyszami wyjazdu poszli spać w namiocie, a później już nic, aż do chwili, kiedy obudził się w szpitalu w Helsinkach. Wobec tego nie był w stanie udzielić żadnych informacji o przebiegu zbrodni. Na podstawie otrzymanych informacji o ataku napastnika, sam próbował sobie poukładać w głowie te wydarzenia. Domyślał się, że wszystkie rany jego głowy pojawiły się po lewej stronie, bo spał na prawym boku. Nie wiedział, czy sam wyszedł z namiotu, czy został wyciągnięty z niego przez sprawcę. Potrafił nieco pomóc policji w odtworzeniu dnia i wieczora poprzedzającego masakrę oraz w sporządzeniu listy rzeczy, które musiały zostać zabrane przez sprawcę. Mimo wszystko miał także wiele wątpliwości związanych ze szczegółami wieczora, chociaż dotyczyły czasu, kiedy jeszcze normalnie funkcjonował. Na przykład nie pamiętał, czy wieczorem z przyjaciółmi przygotowali ognisko, czy jedli tylko potrawy na zimno. Nie pamiętał butelki likieru, którą znaleziono przy namiocie, i uważał, że z Bojsmanem pili inny likier, innej marki. Wreszcie doszedł do wniosku, że sprawca musiał ciągnąć go do wody ze względu na ślady ciągnięcia na piasku, ale śladów takich nikt nie odnotował. Wspomnienie o śladach na ziemi pojawiło się w artykule prasowym, ale okazało się plotką, a nie faktem, i najprawdopodobniej Gustafsson usłyszał o nich od rodziny, czy od kogoś rozmawiającego w jego otoczeniu, czy po prostu samemu czytając gazetę. Najwyraźniej w natłoku informacji rzeczywistość mieszała mu się z wyobraźnią i zasłyszanymi pogłoskami. Gustafson został przesłuchany dwukrotnie, już po wyjściu ze szpitala 23 i 30 czerwca. Podczas drugiego przesłuchania w zasadzie doprecyzował i poprawiał swoje wcześniejsze zeznania, więc przedstawię je łącznie w wersji ostatecznej. Na początku Gustafsson opisał planowanie wyjazdu, wymienił rzeczy, które zabrał ze sobą, opisał drogę od siebie z domu w Helsinkach do kolejnych miejsc, gdzie spotykał resztę ekipy. Wyjaśnił też dokładnie, którymi drogami w czwórkę dojechali nad jezioro Bodom. Te informacje nie budziły zastrzeżeń, więc pominę je, by nie przesadzić już z ilością szczegółów. Po drodze nad jezioro młodzi ludzie minęli kiosk przy Kunnarlantie i pojechali leśną ścieżką na zachodni półwysep, gdzie zamierzali rozbić obóz. Okazało się jednak, że było tam już sporo ludzi i namiotów, więc woleli poszukać bardziej ustronnego miejsca. Następnie według Gustafsona z towarzystwem w czwórkę wrócili do kiosku. Bojsman zrobił jeszcze zakupy, po czym wyruszyli inną ścieżką na półwysep wschodni. Tam byli około godziny 17 i chłopcy od razu przystąpili do ustawiania namiotu. Kije, na których mieli wesprzeć namiot, zostały ścięte i naostrzone nożem bojsmana, a następnie wbite w ziemię kamieniem znalezionym w pobliżu miejsca kempingu. Kamień był względnie okrągły i nie miał ostrych krawędzi. Po osadzeniu masztów namiotu bojsman wyrzucił kamień gdzieś w okolicach ścieżki, ale Nils nie pamiętał dokładnej lokalizacji. Kiedy namiot został rozłożony, wszyscy organizowali sobie miejsca do spania, siedzenia. Od czasu do czasu każdy wchodził do namiotu i wychodził. Gustafson i Boysman zaczęli pić likier wakuna, który przywiózł ze sobą Boisman. Gustafson upierał się co do marki trunku, choć była niezgodna z butelką, którą znaleziono później na miejscu zbrodni. Dziewczyny nie piły i według wiedzy Gustafsona nie przywiozły własnych napojów alkoholowych. Chłopcy dość szybko opróżnili butelkę, pozostawiając bardzo małą ilość trunku na dnie, a następnie zostawili ją przed wejściem do namiotu. Zapytany o późniejsze wydarzenia wieczoru, Gustafsson wyjaśnił, że dziewczyny poszły pływać w jeziorze, a on i Boysman w tym czasie siedzieli w namiocie. O ile pamiętał, wieczorem nie wychodzili poza teren wschodniego półwyspu. Około 22.30 poszli spać. W nocy Gustafsson obudził się i zobaczył, jak Boysman zabierał z torby żyłkę wędkarską i haczyk. Nie zdziwił się, bo poprzedniego dnia, gdy grupa była w drodze na kemping, Boysman zapowiedział, że będzie chciał pójść w nocy na ryby. Gustafsson wyszedł z namiotu razem z Boysmanem, a dziewczyny w tym czasie spały. Seppo poszedł na czubek półwyspu, a Nils przebrał się w kąpielówki i po chwili poszedł za przyjacielem. Na brzegu na skraju półwyspu Boisman siedział i próbował łowić ryby. Jako przynęty używał kawałków chleba albo ciasta, a za wędkę służył mu patyk o długości może około 10 cm. Raczej nie wróżyło to wędkarskich sukcesów. Nils próbował wejść do wody, ale jednak zrezygnował z pływania, bo woda była za zimna. Wrócił na kemping, ubrał ponownie dżinsy i sweter, które leżały na zewnątrz, wtedy nie zaglądał do namiotu. Znowu poszedł w kierunku Boismana, ale zauważył, że w międzyczasie przyjaciel przeniósł się na drugą stronę zatoki. Nils znowu wrócił na kemping, wyjął z namiotu swoją torbę i zaczął jeść prowiant, który zabrał z domu. Po posiłku wrócił do namiotu, a po jakimś czasie wrócił Boysman, który bez zaskoczenia nic nie złowił. Chłopcy z powrotem położyli się do snu, tak samo jak wcześniej wieczorem, dziewczyny leżały po bokach namiotu, a oni po środku. Potem gdy znów zasnęli musiał nastąpić atak napastnika, ale z zeznań Gustawsona nie dało się wyodrębnić dokładnych ram czasowych tych zdarzeń. Twierdził, że Boisman wyszedł na ryby około czwartej, kiedy już wschodziło słońce, ale nie patrzył na zegarek ani wtedy, ani kiedy wrócił do namiotu i ponownie położył się spać. Dodatkowo Gustafsson złożył zeznania na temat relacji w grupie, stwierdził, że w czasie wycieczki nie było między nimi kłótni oraz że w namiocie żadna z par nie podejmowała czynności seksualnych. Dodał, że znał Boismana od 8 lat, z czasów szkolnych i uważał go za swojego najlepszego przyjaciela. Ich związki z dziewczynami były relatywnie nowe, nie spotykali się od dawna. Nie miał też żadnej wiedzy o poprzednich związkach Irmeli i Ani. Zapytany o czarne półbuty w rozmiarze 42 znalezione w pobliżu miejsca zbrodni i pokazane mu wcześniej, Gustawson potwierdził, że należały do niego. Kiedy pokazano mu poplamioną poszewkę na poduszkę związaną gumką, tą niezidentyfikowaną rzecz znalezioną na miejscu zbrodni, stwierdził, że nie wiedział co to i że nie zaobserwował czegoś takiego na kempingu. Son spędził w szpitalu 2,5 tygodnia, po czym resztę rehabilitacji przechodził w domu. W związku z urazami głowy cierpiał na zaburzenia równowagi i musiał na nowo nauczyć się chodzić. Nigdy nie wróciła mu natomiast pamięć z momentu zbrodni. Albo tak twierdził. W tym czasie śledztwo nie przynosiło wyraźnych rezultatów, a wspomnienia Gustafsona mogłyby być przełomowe dla policji. We współpracy z policją dr Stenbach, naczelny lekarz szpitala Kivela, zgodził się spróbować zaaplikować hipnozą, by wywołać wspomnienia pacjenta. Seansy hipnozy odbyły się w szpitalu pomiędzy 2 a 5 lipca. Podchodzono do nich trzykrotnie i każdy z nich trwał 30 minut. Będąc w stanie hipnozy, Gustafsson opowiadał o początkowych zdarzeniach wieczora mniej więcej w taki sam sposób jak wcześniej czyli między innymi nie pamiętał nic o butelce likieru cytrynowego, zaprzeczyłby odwiedził Boismana podczas łowienia ryb na drugim przylądku. To się później okaże trochę istotne, ale to sami na pewno wyłapiecie. Co do samego momentu ataku, Gustafsson wyjawił, że gdy wszyscy spali, niespodziewanie zawalił się na nich namiot, po czym słyszał krzyki dziewczyn i widział, że ktoś atakował zarówno żelaznym prętem, jak i nożem. Gustafsson widział całe zajście poprzez dziury w namiocie, więc nie był w stanie w pełni zobaczyć napastnika. Mimo to podczas seansów opisał go zaskakująco dokładnie. Na podstawie cech podanych przez Gustafssona można było sporządzić następującą charakterystykę sprawcy. Był to mężczyzna w wieku około 20 kilku-30 kilku lat. Charakteryzował go średni wzrost oszacowany na około 173-175 cm. Normalna budowa ciała, okrągła twarz z pryszczami na czole i policzkach. Sprawca miał też mieć jasne włosy, dłuższe, zaczesane do tyłu, uszy normalne, niewystające, wysokie czoło, duże oczy. Prosty proporcjonalny nos, brwi normalne, blade usta, szerokie wargi, mocno zarysowany podbródek i lekko wystające kości policzkowe. Gustafsson opisał odzież sprawcy jako ciemną bluzkę z małymi czarnymi guzikami zapiętymi pod samą górę bluzka miała wiele kolorów, przynajmniej czarny i zielony oraz kieszenie na piersi. Tak szczegółowy opis pozwolił na przygotowanie portretu pamięciowego poszukiwanego, który został upubliczniony. Pod koniec ostatniego seansu, kiedy Gustavson jeszcze znajdował się w stanie hipnozy, profesor polecił mu, aby wszystko zapomniał. Teoretycznie zrobił to po to, aby wszystkie okropności, które Nils widział i przypomniał sobie podczas hipnozy, nie wracały do jego świadomości i nie nękały jego umysłu do końca życia. Miał być to taki sposób na ograniczenie traumy. Gustaw już zawsze twierdził, że naprawdę nic nie pamiętał z procedur hipnozy i nie był świadom niczego, co powiedział w trakcie seansów. Nie jest jasne, jakim sposobem Gustafsson był w stanie zarejestrować tak wiele szczegółów wyglądu sprawcy, albo czy mógł w ogóle określić chociażby jego przybliżony wzrost, nie mając jakiegokolwiek punktu odniesienia. Wyobraźcie sobie, że w pozycji leżącej na boku widzicie postać, która z zapłótna namiotu zadaje ciosy. Mi osobiście wydaje się absolutnie niemożliwe, by oszacować jej wzrost, a tym bardziej zamknąć szacunek z dokładnością do 2 cm. Przygotowując materiał o sprawie, sama zastanawiałam się, czy opis sprawcy nie został Gustafsonowi zasugerowany celowo lub nie, ale do tego wrócimy jeszcze, omawiając zeznania świadków. Druga sprawa to taka, że hipnoza jako forma pozyskiwania zeznań sama w sobie budzi spore wątpliwości. Sama nie czuję się kompetentna, żeby na ten temat się wypowiedzieć i ocenić jej wartość jako metody naukowej, ale w dyskusjach o sprawie wiele osób podnosi, że Gustafson mógł po prostu udawać stan zahipnotyzowania. A nawet jeśli nie udawał, to mógł przedstawić nie tyle swoje wspomnienia, co swoje wyobrażenie sytuacji, stworzone na podstawie zasłyszanych czy przeczytanych np. w prasie informacji. To, co można powiedzieć z pewnością, to, że odepchnął od siebie odpowiedzialność za to, co mówił w czasie hipnozy, już zawsze utrzymując, że nic z tego nie pamiętał. Jak wspominałam, pierwszym świadkiem, który dokonał zgłoszenia zbrodni, był Esko Oiwa Johansson, który zadzwonił po policję o godzinie 11.30. W toku śledztwa udało się jednak zidentyfikować kilka osób, które znalazły się w pobliżu namiotu wcześniej tamtego dnia. Jako jeden z pierwszych świadków po Johanssonie przesłuchiwany był uczeń szkoły zawodowej Nils Erik Blomqvist, który przybył w okolice dzikiej plaży w Ojta w niedzielę około godziny 9.00. Był tam ze swoją dziewczyną Harriet Husmą i kiedy para spacerowała wzdłuż przylądka, widziała w oddali zawalony namiot. Stwierdzili, że w jego pobliżu nie było żadnego ruchu i nie poświęcili mu z początku uwagi. Kiedy wracali przez tę samą okolicę później, Blomqvist jednak z ciekawości podszedł bliżej do namiotu. Według jego własnych szacunków było to około godziny dziesiątej. Zdaniem śledczych godzina ta prawdopodobnie była oszacowana nieprawidłowo. Chłopak, kiedy podszedł, zobaczył leżącego na namiocie mężczyznę, którego twarz była pokryta krwią. Gdy podszedł jeszcze bliżej, zobaczył wewnątrz rozciętego namiotu dwie kobiety leżące nieruchomo i we krwi, z których jedna była przynajmniej częściowo naga. Blomqvist twierdził, że zamierzał natychmiast zgłosić sprawę na policję w Pawara, ale wtedy pojawił się na miejscu Johansson i jego kolega. Jako, że Johansson obiecał zawiadomić policję, Blomqvist i jego dziewczyna oddalili się z miejsca masakry. Policja uznała godzinę podaną przez Blomkvista za nieprawidłową właśnie dlatego, że nie pasowała do czasu pojawienia się na miejscu Johanssona i jego znajomego, którzy mieli trafić tam o godzinie 11.15, czyli prawie półtorej godziny później. Kolejnym świadkiem, od którego zebrano zeznania był 14-letni Kivilachti, przesłuchany 15 czerwca. Chłopak powiedział, że w niedzielę 5 czerwca o 3.40 nad ranem opuścił swój dom w wiosce Korsbaka. O czwartej rano był umówiony na ryby z przyjacielem ochnim Rłocho i jego ojcem. Mieli się spotkać przy domu w pobliżu brzegu jeziora Bodom. Ponieważ jednak panowie Rłocho nie przybyli na uzgodnione miejsce w umówionym czasie, Kiwilachti sam ruszył ścieżką prowadzącą na brzeg jeziora i dotarł na środkowy cypel. Tam przygotowywał sobie wędkę z gałęzi, którą ściął, zaostrzył, nawlekł żyłka. Nie podał, ile zajęły mu te czynności, ale przez najbliższe godziny po prostu siedział w miejscu. Twierdził, że musiało być około 6 rano, kiedy, rozglądając się, zauważył nieznanego człowieka na brzegu zatoki w miejscu, gdzie zaczynał się wschodni półwysep. Jako, że zauważył tajemniczego osobnika już w opisanym punkcie, nie mógł powiedzieć, czy nadszedł on z czubka cypla, czy od strony zatoki. W czasie, kiedy Kiwilachti obserwował mężczyznę, tamten oddalił się w głąb lądu w kierunku placu budowy wodociągu Vesta. Potem zniknął z pola widzenia świadka. Mężczyzna szedł szybko, ale nie biegł. Kiwilahti widział nieznajomego z odległości około 40-50 metrów. Oszacował jego wiek na 20 kilka, 30 kilka lat, a wzrost na pomiędzy 170-180 cm. Nieznajomy miał normalną, zdrową sylwetkę, prostą postawę i nie chodził w żaden charakterystyczny sposób. Był ubrany w bardzo jasną, beżową kurtkę i ciemne spodnie. Kiwilachty nie zwrócił uwagi na buty mężczyzny i tak trudno byłoby je dojrzeć z odległości, w jakiej się znajdował. Mężczyzna miał mieć proste jasnobrązowe włosy zaczesane do tyłu. Nie wiem, czy węszycie tutaj ten sam tryb co ja, ale wiedząc, że Kiwilachty był przesłuchany 15 czerwca, to jest wcześniej niż Gustafsson, to wydaje się możliwe, że do tego drugiego po prostu dotarły informacje o tym, jak potencjalnego podejrzanego opisał ten pierwszy. Przypomnę, że Gustafsson został wypisany ze szpitala przed 23 czerwca, kiedy składał tamtego dnia pierwsze oficjalne zeznania. Był wtedy już w domu. Seansy hipnozy, podczas których opisał sprawcę, miały miejsce na początku lipca. Miał setki okazji, żeby po prostu doczytać czy usłyszeć o zeznaniach Kivilachtiego i powtórzyć je podczas hipnozy, celowo lub nieświadomie. Może obraz podejrzanego, którego opisał kiwilachti, pozostał mu w głowie i taki sam obraz podyktowała mu wyobraźnia w trakcie hipnozy. Wracając do zeznań świadka, kiwilachti uzasadnił, że mimo braku zegarka wierzył, że podał prawidłowy czas obserwacji nieznajomego. Określił porę na podstawie tego, że kiedy przyszedł na brzeg było około czwartej, a gdy znudził się czekaniem i udał się w kierunku domu, dotarł do niego około ósmej. Obserwacja tajemniczego nieznajomego miała mieć miejsce w połowie czasu od przyjścia na miejsce do pójścia do domu. Około dziewiątej miał znowu wrócić nad jezioro, bo w wiosce spotkał Ochniego Ruoho i w końcu, z pięciogodzinnym poślizgiem, wybrali się na ryby. Trudno nie mieć przynajmniej pewnych obiekcji co do zeznań Kivilachtiego. Patrząc zdroworozsądkowo, jego ruchy tamtego dnia totalnie nie mają sensu. Jeśli czekał na umówione spotkanie w wiosce, a jego kolega od wędki nie pojawił się, to dlaczego nie poszedł do domu kolegi, tylko samotnie na brzeg jeziora? Skoro już tam się znalazł, to dlaczego nie zaczął łowić ryb, tylko przygotował wędkę, po czym jak stwierdził, bezczynnie czekał? Czy nie jest naturalne, że na przykład po godzinie czekania bez skutku wróciłby do domu? Nie wiem, czekanie przez cztery godziny na brzegu wydaje mi się bardzo dziwne. Olawi twierdził, że w tym czasie się nie zdrzemnął, tylko po prostu siedział. Wobec podobnych wątpliwości pojawiły się teorie, że to może właśnie Kivilahti miał jakiś udział w sprawie, wobec czego odegrał rolę fałszywego świadka. Na przykład jako miejscowy chłopak znał sprawcę, który również był miejscowy i wymyślił tajemniczego nieznajomego, żeby odwrócić uwagę policji. Widziałam długie dyskusje na temat tego, czy z punktu w którym siedział miał możliwość widzieć tyle, ile powiedział, że widział, czy uwagi, że przecież nosił okulary i był krótkowidzem. Niestety te wątki mnie przerosły, bo żeby wyrobić sobie zdanie, trzeba by chyba samemu stanąć na brzegu półwyspu i przeprowadzić jakiś eksperyment obserwacyjny. Gdyby rzucić się kompletnie w wir teorii spiskowych, można nawet zabrnąć ku hipotezom, że tajemniczy nieznajomy z nad jeziora w ogóle nigdy nie istniał, bo Olavi Kivilachti go wymyślił, a Gustafsson powtórzył jego opis. No ale to byłyby już bardzo daleko idące teorie. W każdym razie Olawi Kivilachty stał się jednym z najważniejszych naocznych świadków w sprawie znad jeziora Bodom. Sześć lat po zbrodni, w obliczu braku rozwiązania sprawy, Kivilachty został poddany hipnozie, tak jak wcześniej Gustafson. W odróżnieniu od Gustafsona twierdził, że z procesu hipnozy wszystko zapamiętał i był świadomy tego, co mówił w trakcie seansu. Dokładnie powtórzył opis nieznajomego. Był on całkowicie zgodny z opisem podanym przez Nilsa Gustafsona, również w trakcie hipnozy, jedynie nieco mniej szczegółowy. Na podstawie otrzymanych opisów sporządzono kolejne szkice przedstawiające podejrzanego człowieka, ale do tej osoby nigdy nie udało się dotrzeć. W poniedziałek 13 czerwca 1960 roku centralna policja kryminalna przesłuchała kolejno dwóch młodych chłopaków, którzy pojawili się w okolicach namiotu ofiar w niedzielę w dniu zbrodni, około godziny 6 rano. Byli to 16-letni Heiki Salonen i 15-letni Kalevi Happalainen. Obaj spędzali letnie miesiące w domach, które ich rodziny miały w Hognas, na brzegu jeziora Bodom. Byli przyjaciółmi i często wędrowali razem po okolicy. Jako, że chłopcy zeznali zgodnie i bardzo spójnie, opowiem ich zeznania jako jedną historię. W niedzielny poranek, to jest 5 czerwca o 5.35, chłopcy wyruszyli na spacer ścieżką na zachód wzdłuż południowego brzegu jeziora Bodom. Celem ich spaceru była obserwacja różnych gatunków dzikich ptaków. Poranek był bardzo spokojny i nie było słychać żadnych niezwykłych odgłosów. Do czasu. Po około 15 minutach, czyli między 5.50 a 5.55, Heiki i Kalewi znaleźli się w pobliżu wschodniego półwyspu Ojta i usłyszeli jakieś odgłosy dochodzące z jego strony. Chłopcy nie potrafili dokładniej i bliżej zdefiniować tych dźwięków. Mieli wrażenie, że był to głos ludzki, ale nie byli w stanie dokładnie określić jakiego rodzaju. Nie zwracali jednak szczególnej uwagi na ten głos, nie brzmiał jakoś alarmująco i nawet nie rozmawiali wtedy o nim między sobą. Kontynuowali wędrówkę ścieżką wzdłuż wschodniego brzegu wspomnianego cypla. W oddali widzieli przed sobą namiot i motocykle oparte o brzozy, ale nie poszli w ich kierunku. Skręcili w ścieżkę odchodzącą ostro w lewo i wspieli się na grań na cyplu. Stamtąd mieli również widok na namiot i motocykle. Zauważyli, że namiot był zerwany, a na tkaninie namiotu leżał na plecach mężczyzna w ciemnych spodniach. Z ich perspektywy twarz leżącego nie była dobrze widoczna i nie zauważyli, że były na niej ślady urazów. Założyli, że mężczyzna po prostu się opalał czy odpoczywał. W tym czasie zobaczyli również, że jakiś człowiek przemieścił się z wschodniej strony namiotu, być może wyszedł ze środka i przeszedł nieco w kierunku brzegu jeziora. Człowiek ten zatrzymał się w cieniu drzew i krzewów, być może zorientował się, że był obserwowany. Chłopcy widzieli tylko przez chwilę zarys jego sylwetki, sądząc po wielkości i budowie ciała, ocenili, że musiał to być mężczyzna. Nie dostrzegli w co był ubrany, jedynie widzieli, że na pewno nie były to ciemne ubrania. Nie widzieli też fryzury czy ewentualnego nakrycia głowy. Kalewi zasugerował, aby podejść bliżej i przyjrzeć się motocyklom, ale Heiki odpowiedział, że lepiej nie przeszkadzać turystom z namiotu, bo wyglądało na to, że już się obudzili. Ich obserwacje namiotu i otoczenia trwały łącznie może około 5 minut, po czym chłopcy zaczęli iść ścieżką biegnącą dalej na zachód. Po zejściu na brzeg zatoki między wschodnim i zachodnim cyplem, zatrzymali się, aby sprawdzić gniazdo zięby na brzozie. Z tamtego miejsca zobaczyli chłopca w wieku około 10 lat, siedzącego na skalnym brzegu zachodniego cypla, któremu ze względu na odległość nie dali rady się dokładnie przyjrzeć. Następnie kalewi i hejki poszli dalej przez las do wiejskiej drogi i zawrócili w kierunku swoich domów, także drogą leśną w głębi lądu. W drodze powrotnej nie zauważyli już niczego niezwykłego. Chłopcem, którego Kalevi i Heiki zauważyli na zachodnim półwyspie najprawdopodobniej był Olavi Kivilachti. Najwyraźniej błędnie ocenili po prostu jego wiek. Niejasne było z kolei to, że Kivilachti podczas czasu spędzonego na brzegu miał widzieć tylko tajemniczego nieznajomego, a nie zauważył chłopców, którzy dłużej niż on wędrowali nad zatoką. Z kolei tajemniczy mężczyzna w obozie ofiar to prawdopodobnie ten sam człowiek, którego Kivilachti widział, jak uważał, około godziny szóstej. Pod tym względem zeznania się jakoś tam wzajemnie uzupełniają. Oczywiście jak najbardziej mógł to być sprawca. Czyli w tym momencie, według zeznań świadków, przyjmujemy, że około 6 oddalił się z miejsca zbrodni. Myślałam, czy istnieje ewentualność, że był to ktoś, kto po prostu trafił przypadkiem na scenę masakry i wykorzystał okazję, by ukraść rzeczy z namiotu, ale wydaje się to mało prawdopodobne. Kiwilachty nie odnotował, by widziany przez niego człowiek niósł cokolwiek, a z obozu ofiar zabrano dosyć istotną ilość rzeczy, w tym skórzaną kurtkę i torbę. Jeśli jednak był to sprawca, to właściwie też powinien te rzeczy nieść. Znowu jest to sytuacja dość niejasna. Kolejną osobą, która opowiedziała o swoich obserwacjach z czasu zbliżonego do czasu zbrodni, była 28-letnia Aili Karjalainen. Została przesłuchana 14 czerwca. Na początku materiału wspominałam Wam o wielkim gospodarstwie rolnym, które rozciągało się na południowym brzegu jeziora i zajmowało większość terenu wioski Ojta. Eili była żoną zarządcy tego gospodarstwa i sama wykonywała część prac na rzecz jego właścicieli. Policji powiedziała, że w niedzielę 5 czerwca o godzinie 3.45 udała się do budynku sauny w posiadłości Ojta, który mieścił się nad brzegiem jeziora Bodom przy głównej plaży w wiosce. Stamtąd widziała, że na krańcu wschodniego półwyspu stał młody mężczyzna w wieku prawdopodobnie poniżej 20 lat i łowił ryby. Zaobserwowała go z odległości około 400 metrów i nie zauważyła albo nie zwróciła uwagi na to, jak był ubrany. Około pół godziny później Aili, wracając z plaży, usłyszała dobiegające skądś głosy. Zauważyła, że na drugim, tym razem zachodnim przylądku, było dwóch młodych ludzi w wieku poniżej 20 lat. Nie widziała, jak długo ci chłopcy byli w tamtym miejscu, ale zaraz po tym, jak ich zauważyła, jeden z nich zaczął biec w kierunku dzikiej plaży w Zatoce, czyli w kierunku wschodniego półwyspu. W tym czasie drugi został na skale na zachodnim półwyspie. Aili nie zwracała większej uwagi na to, jak ci młodzi ludzie byli ubrani, ale uważała, że mieli na sobie koszulki z rękawkami i majtki lub kąpielówki. Wcześniej widziany przez nią wędkarz już nie stał na krańcu wschodniego półwyspu. Aili dodała, że nie widziała żadnych innych ludzi na jeziorze ani na brzegach. Świadectwo Aili Karjalainen, mimo że było krótkie i raczej mało szczegółowe, było dość istotne. Częściowo potwierdzało to, co mówił Gustafsson o wyjściu Boismana w nocy na ryby i pozwoliło przybliżyć czas tych wydarzeń. Zakładamy bowiem, że to właśnie ich widziała i że na początku zaobserwowała samego Boismana, a później chłopców razem. Tym biegnącym z powrotem w kierunku wschodniego Półwyspu byłby Gustafson, chociaż nie jest jasne dlaczego biegł, no i istotnie sam o tym też nie wspominał. Przypomnę, że twierdził, że tylko obserwował bojsmana, który poszedł łowić ryby na zachodnim Półwyspie i nie poszedł w jego kierunku, tylko wrócił od razu do namiotu i coś zjadł, po czym położył się spać. Sprawa nieco się komplikuje, jeśli zestawimy zeznania Aili i Olawiego. Kiwilachti miał pojawić się na zachodnim półwyspie tuż po czwartej, jednak kobieta go nie widziała, kiedy wracała około 4-15. Zapewne więc świadkowie się minęli, a Kiwilachti przyszedł na brzeg później niż zeznał. Co też istotne, twierdził, że odkąd pojawił się na brzegu jeziora, nic nie słyszał, a wydaje się, że krzyki zaatakowanych ofiar byłyby słyszalne wśród ciszy spokojnego poranka. Wnioskując w oparciu o te fakty, można zakładać, że morderstwa musiały nastąpić pomiędzy tym, kiedy Aili wracała z sauny, a tym, kiedy Kiwilachty pojawił się na Półwyspie. Doliczając pewną granicę błędów w określeniu czasu przez świadków, możemy założyć, że stało się to między czwartą a piątą. Według głównych założeń przyjętych przez policję najbardziej prawdopodobnym czasem zbrodni były godziny pomiędzy czwartą a szóstą. Przez kolejne miesiące policja usiłowała ustalić, czy młodzi ludzie zaatakowani w namiocie byli bezpośrednim celem sprawcy, czy byli przypadkowymi ofiarami szaleńca, który wybrał ich ze względu na odosobnienie i okoliczności, które uznał za sprzyjające. Badane były relacje w rodzinach, wśród znajomych i przyjaciół ofiar, lustrowano ich poprzednie związki. Najwięcej podejrzanych relacji wiązało się z Irmeli Bjorklund. Jeszcze na początku tamtego roku Irmeli była związana z nieco starszym od niej chłopakiem, który nazywał się Pauli Pirinen. W lutym Pauli został powołany do wojska i wyjechał do jednostki. Z Irmeli kontaktował się listownie, gdyż jej rodzina nie miała w domu telefonu. Kiedy dziewczyna zaczęła się spotykać z Gustafsonem, nie zamknęła sprawy związku z Paulim. Nawet zdążyła mu obiecać, że w święto pięćdziesiątnicy będzie czekała na niego na dworcu kolejowym, kiedy chłopak wróci na przepustkę. W międzyczasie wyszedł pomysł wyjazdu nad Bodą i Irmeli najwyraźniej zapomniała uprzedzić Pauliego, że jej nie będzie. Urażony i zdradzony kochanek wydawał się dobrym kandydatem na podejrzanego. Jednak Pauli miał alibi na czas zbrodni. Rzeczywiście przyjechał na dworzec i nie został tam ukochanej. Poszedł do jej domu, ale była tam tylko matka Irmeli, która powiedziała mu o wyjeździe córki. Zawiedziony Pauli pojechał do baru w Espo, gdzie był widziany. Miał świadków na wszelkie swoje ruchy w tamten weekend. Drugą osobą w życiu Irmelii, z którą wiązano podejrzenia, był jej ojczym, Jukka Takala. Był zaledwie 9 lat starszy od Irmelii i o tyle lat samo młodszy od jej matki, Berty. Irmeli ponoć bała się go i nie chciała pokazywać się z chłopcami w jego obecności. Wspomniany chwilę temu Pauli wskazywał ojczyma jako potencjalnego sprawcę, kierowanego nie do końca zrozumiałą zazdrością o swoją pasierbicę. W czasie zbrodni nad jeziorem Takala miał 25 lat. A ze względu na cechy fizyczne pasował do opisu mężczyzny, którego Kiwilachti miał widzieć na brzegu jeziora około 6 rano. Alibi dała mu żona, matka Irmeli, prawdopodobnie przez to zostało ono uznane za niepodważalne. Z jednej strony można było przypuszczać, że ktoś z otoczenia młodych ludzi mógł mieć motyw i zaatakować, ale z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę fakt, że nikt z grupy nawet nie wiedział, gdzie dokładnie się zatrzymają. W końcu sami do ostatniej chwili poszukiwali dogodnego miejsca. Nie zapowiadali bliskim, gdzie dokładnie będą obozować. W takim przypadku sprawca musiał ich śledzić. Mało wiarygodne wydawało się, że pojechałby nad bodą i po prostu wędrował wzdłuż i wszerz brzegów, by znaleźć swoje ofiary. W sprawie przesłuchano setki świadków, wykonano kilka wizji lokalnych z ich udziałem, zarejestrowano ruchy okolicznych mieszkańców Ojta, na tyle na ile dało się je ustalić. Sprawdzani byli pracownicy budowy wodociągu położonej w lesie nieco na południe od miejsca zbrodni. Uwagę śledczych zwrócił kierownik budowy, Perake Gerkman, który był widziany w niedzielny poranek, jak biegał po leśnych ścieżkach nad bodą. Kivilachti twierdził, że mógł to być człowiek, którego widział około szóstej rano na brzegu. Nic jednak nie wskazywało na jego winę. Poszukiwano również podejrzanych wśród znanych przestępców w okolicy. Podejrzanym był m.in. Pentti Soininen. Był to młody mężczyzna, który pod koniec lat 60. trafił do więzienia za rozboje i kradzieże. Podczas odsiadki Sojinen rzekomo przyznał się do zbrodni nad Bodom. Ostatecznie policja nie potraktowała jego przyznania się poważnie, ponieważ Sojinen był postrzegany jako niewiarygodny. Miał historię nadużywania narkotyków i alkoholu, cierpiał na choroby psychiczne i psychozy. W czasie zbrodni co prawda mieszkał w okolicach Bodom, ale miałby wówczas zaledwie 15 lat. Trzeba przyznać, że wiek niekoniecznie wyklucza zdolność do zbrodni. Słyszałam argument, że starsi chłopcy daliby ratę go obezwładnić, jednak jeśli działałby z zaskoczenia, to i tak miałby nad nimi przewagę. Mimo wieku Boisman nie był szczególnie rosły, miał 168 cm wzrostu i zaledwie 54 kg wagi. Gustaw był silniejszy i wyższy, miał 180 cm wzrostu i ważył 70 kg, ale nadal byłby zaskoczony przez napastnika we śnie. W każdym razie Soininen powiesił się na stacji kolejowej w wiosce Toijala podczas transportu między więzieniami w 1969 roku. Jego udział w zbrodni nie jest w 100% wykluczony, ale nie był już dłużej rozważany w śledztwie. Przez kolejne lata sprawa w zasadzie nie rozwijała się, a policja miała za mało informacji, by doprowadzić do jej rozwiązania. Stopniowo szum wokół niej naturalnie ucichł, a śledztwo na długie lata utknęło w martwym punkcie. W związku z rozwojem technologii śledczych i metodologii badań laboratoryjnych, w tym badań DNA, na początku XXI wieku fińska policja kryminalna ponownie przebadała dowody z miejsca zbrodni nad bodą. Wykonano szereg analiz, w tym dokładny opis śladów krwi w namiocie. Jako, że w oryginalnym śledztwie w 1960 roku, na podstawie śladów krwi technicy mogli jedynie określić jej grupę, a wszystkie ofiary poza Gustawsonem miały jednakową grupę krwi, to nie byli w stanie wskazać, które ślady dotyczyły których ofiar. Współczesne technologie śledcze pozwoliły uzyskać znacznie więcej informacji. W tym samym czasie zaczęto również ponownie poszukiwać na przesłuchania osób związanych ze sprawą. Upływ lat, a w zasadzie czterech dekad sprawił, że część świadków już nie żyła, a wielu miało jedynie mgliste wspomnienia tamtych wydarzeń. Część dowodów zostało zniszczonych. Stało się tak np. z ubraniami ofiar, które zostały wydane rodzinom niemal tuż po ich przejrzeniu i obejrzeniu przez techników, oryginalna dokumentacja medyczna i zdjęcia rentgenowskie także już nie istniały. Śledczy dokonali rekonstrukcji miejsca zbrodni, ustawili namiot na brzegu jeziora Bodom i jak najdokładniej przeanalizowali, gdzie leżały ofiary i gdzie znajdowały się ich rzeczy. W związku z nowym śledztwem przeprowadzono również ekshumację szczątków trojga ofiar z nad Bodom. Wykopywanie zmarłych z grobów naturalnie zszokowało niektórych krewnych, ale jeśli chodziło o śledztwo kryminalne, ekshumację można było przeprowadzić bez ich zgody. Pod koniec nowego śledztwa śledczy policji kryminalnej doszli do wniosku, że jedynym możliwym sprawcą był jedyny ocalały z koszmarnej nocy w Bodom Nils Gustafsson. Gustavson, wówczas 62-letni emerytowany kierowca autobusu, został wezwany na przesłuchanie pod koniec marca 2004 roku. Jego rodzina myślała, że poszedł na rutynowe przesłuchania i że po kilku godzinach wróci, ale został w areszcie przez kolejne dni. 2 kwietnia 2004 roku sąd rejonowy w Espoo nakazał aresztowanie Gustavsona pod zarzutem trzech morderstw. Następnego dnia prasa podała nazwisko aresztowanego. Sprawa z nad jeziora Bodom ożyła w społeczności i w mediach na nowo. Nils Gustafsson został postawiony przed sądem w sierpniu 2005 roku. Prokuratura oskarżyła go o zbrodnię nad jeziorem i przedstawiła wersję wydarzeń z nocy z 4 na 5 czerwca 1960 roku, wynikającą z policyjnego śledztwa. Według tej wersji, wybuch agresji Gustafssona był spowodowany frustracją na tle seksualnym. W nocy Gustafsson był pijany i próbował nakłonić Irmeli do seksu, ale dziewczyna nie chciała się zgodzić. Być może próbował ją zmusić i zaczął ją rozbierać, w czym przeszkodził Boysman. W efekcie powstałej niezręcznej sytuacji i kłótni, Seb pokopnął lub uderzył Nilsa w szczękę i wyrzucił go siłą z namiotu. Wówczas Gustafsson wpadł w szał, złapał nóż pozostawiony na zewnątrz, jakiś kamień i rzucił się na namiot. Rozciął go i wściekle zadawał ciosy, raniąc szczególnie dotkliwie Bjorklund. Następnie zaaranżował miejsce zbrodni tak, by wyglądało na to, że sam był jedną z ofiar. Na poparcie teorii policji przedstawiono szereg dowodów. Nowa analiza DNA śladów z butów Gustafssona ujawniła, że obecna była na nich tylko krew Bjorklund, Maki i Boismana, co miało oznaczać, że prawdopodobnie buty zostały ukryte, zanim Gustafsson odniósł jakiekolwiek obrażenia. Ponadto wewnątrz butów nie znaleziono krwi z rozprysku, co wskazywało, że sprawca mógł mieć je na sobie w czasie ataku. Gustavson po zbrodni ukrył buty pół kilometra od namiotu. Wydaje się, że inny sprawca nie miałby powodu, by to robić. Porzucił narzędzia zbrodni, prawdopodobnie gdzieś dalej w jeziorze, a następnie wrócił na miejsce zdarzenia, by zainscenizować własne obrażenia. Później, gdy pojawili się świadkowie, udawał nieprzytomnego i dalej udawał przez kolejne cztery dni w szpitalu. Obrażenia Gustafsona miały także być poparciem te oskarżenia, były znacznie łagodniejsze niż innych ofiar. Zdaniem śledczych kluczowe urazy mogły powstać przez uderzenie pięścią lub kopnięcie w terkcie bójki, a niekoniecznie tak samo jak obrażenia pozostałych. 6 kwietnia 2004 roku za zgodą Nilsa Gustafsona wykonano szereg badań. Wykonano mu prześwietlenie rentgenowskie, tomografią komputerową i rezonans magnetyczny głowy oraz badania przez chirurga szczękowego i biegłego lekarza sądowego w celu weryfikacji przetrwałych śladów obrażeń. Zespół medyczny, powołany przez śledczych, wskazał, że po lewej stronie żuchwy kości policzkowej i górnej szczęki widoczne były ślady zagojonych, dobrze opatrzonych złamań które odpowiadały złamaniom opisanym w dokumentacji pacjenta Nilsa Gustafsona wykonanej podczas pobytu na oddziale stomatologii w 1960 roku. Poza tym jednak nie stwierdzono śladów dawnych złamań czy urazów w wewnętrznych strukturach czaszki. Prokuratura przedstawiła także opinie lekarzy specjalistów, którzy wskazali, że przy obrażeniach na tyle łagodnych trwała utrata pamięci była praktycznie wykluczona. Podczas procesu oskarżenie powoływało się na te opinie. Poświęcono również czas, by zdyskredytować hipnozę jako metodę przeprowadzenia śledztwa. Marku Tuominen, główny śledczy Centralnej Policji Kryminalnej, pojawił się w sądzie w charakterze świadka i powiedział, że podczas pobytu w areszcie w jego obecności Gustaw przyznał się do zbrodni. Powiedział: Co się stało, to się stało. Nadeszło dla mnie 15 lat. Wyznanie to padło poza protokołem, nie w trakcie formalnego przesłuchania. Nie zostało nagrane i nie było innego świadka, który by je usłyszał. Nie było też jednoznaczne. Zależnie od kontekstu, może tonu, mogło w zasadzie oznaczać, że Gustafsson po prostu poczuł rezygnację i sądził, że choć był niewinny, to niezależnie co by nie powiedział i zrobił, to i tak zostanie mu przypisana wina i zostanie skazany. Sam Gustafsson odniósł się do tego zeznania twierdząc, że nie pamiętałby wypowiadał takie słowa, a jeśli tak było, to musiały być jakąś formą przejęzyczenia. Ostatecznie sąd nie uznał dowodów z przesłuchania Tłominena ze względu na brak ich uwiarygodnienia w formalnych, podpisanych przez podejrzanego dokumentach z przesłuchań oraz brak kontekstu. W trakcie rozprawy niespodziewanie pojawił się także nowy świadek. Pielęgniarka Mariatta Kangas twierdziła, że wraz z trojgiem przyjaciół obozowała nad Bodą w tym samym czasie, kiedy byli tam Nils Gustafsson i jego towarzysze i kiedy miała miejsce zbrodnia. Jej grupa była zdumiewająco podobna do grupy Gustafssona. Mariatta miała przyjechać ze swoim chłopakiem oraz z drugą parą znajomych na dwóch motocyklach. Mieli rozbić namiot na wybrzeżu po drugiej stronie głównej plaży w Ojtta, a więc około półtora kilometra od miejsca, gdzie obozowała grupa Gustawsona. Według Mariaty, w sobotę 4 czerwca wieczorem, grupa Gustawsona odwiedziła ich kemping po drugiej stronie plaży w Ojtta. Było wtedy około dziewiątej wieczorem. Kobieta twierdziła, że jej ówczesny chłopak i Gustawson znali się dzięki wspólnym wyjazdom motocyklowym. Ona sama miała znać Nilsa z widzenia. Spędzili wspólnie w ósemkę około godziny. Mariatta powiedziała, że Gustafsson był wówczas wyraźnie pijany i nawet nieco się zataczał podczas chodzenia. Zauważyła również, że odnosił się wrogo do Seppo, a Seppo próbował go uspokajać. Według punktu widzenia świadka doszło między nimi najprawdopodobniej do kłótni o dziewczyny, jakby Nils był zazdrosny o związek Seppo i Ani. Dodajmy, że dziewczyny były wówczas obecne, ale Mariatta nie powiedziała o ich reakcji czy udziale w jakichkolwiek dyskusjach. Następnie grupa Gustafsona odeszła w kierunku swojego obozowiska. Według Mariatty, tuż przed północą z półwyspu, gdzie obozowała grupa Gustawsona słychać było krzyki i odgłosy ogólnego zamieszania. Według niej były to męskie głosy, ale nie można było rozróżnić konkretnych słów. Po chwili krzyki ustały i zapadła cisza. Następnie usłyszała także, że ktoś tam uruchomił motocykl i odjechał, ale nie słyszała, by motocykl wrócił w tamte strony. Kiedy Mariatta zeznawała w 2005 roku, nikt z jej grupy już nie żył i tym samym nikt nie mógł poprzeć jej zeznań. Twierdziła, że nie zgłosiła się wcześniej na policję w charakterze świadka, bo tak postanowili wszyscy w jej grupie. Nie chcieli rzekomo mieszać się do sprawy i obawiali się zemsty Gustafsona, który według nich był winny zbrodni nad jeziorem i był agresywny, brutalny i najwyraźniej czuli, że im jakoś tam zagrażał. Policja dotarła do niej po tym, gdy w 2005 roku opowiedziała swoją historię w szwedzkiej telewizji podczas programu poświęconego sprawie nad Bodom. W odpowiedzi na jej zeznania, Gustafsson powiedział, że nigdy wcześniej nie spotkał Mariatty Sahakangas i nie znał jej towarzyszy z kempingu. Utrzymywał też, że w wieczór poprzedzający zbrodnię, nie był ze swoją grupą po drugiej stronie plaży w Ojta. Historia opowiedziana przez Sahakangas była pod wieloma względami niewiarygodna. Podczas przeszukania terenu wokół miejsca zbrodni, policja przesłuchiwała praktycznie wszystkie napotkane osoby nad jeziorem i nie natrafiła na grupę Mariatty. Nie dało się potwierdzić, że grupa kiedykolwiek tam była. Miejsce, gdzie miała mieć swój namiot, było terenem właściciela gospodarstwa z wyraźnym zakazem obozowania. Wobec tego prawdopodobnie ekipa zwróciłaby uwagę choćby zarządcy gospodarstwa czy jego żony Aili Karjalainen. Miejsce do obozowania po tamtej stronie plaży zostało wyznaczone dopiero kilka lat później. Poza tym, nikt inny nie zgłosił krzyków dochodzących z półwyspu o północy. Nawet osoby, które znajdowały się bliżej, a przecież Mariatta była rzekomo na brzegu po drugiej stronie głównej plaży, półtora kilometra dalej. Powołanie jej na świadka okazało się być błędem. Jej zeznania ogólnie uważane są za niewiarygodne, podobnie uznał sąd w 2005 roku. Kolejnym błędem strony oskarżającej było to, że nie poczekali na pełne wyniki testów DNA i spłynęły one już w trakcie procesu. Wykazały, że Gustafson został zaatakowany, kiedy leżał w namiocie. Wszystkie ślady jego krwi znajdowały się wewnątrz namiotu. Przeciwko tezom oskarżenia działały z kolei zeznania lekarzy, którzy potwierdzili, że obrażenia Gustafsona były poważne i wykluczyli, by chłopak mógł oszukać personel medyczny i udawać brak przytomności. Jako świadek obrony wypowiadał się też m.in. Sif Molin, który jako jeden z pierwszych gapiów przybył na miejsce zbrodni. W chwili zdarzenia był czternastoletnim chłopcem. Molin wyraźnie widział, jak Gustafsson leżał częściowo w namiocie, zanim przyjechała karetka ciężko ranny i zakrwawiony. Nie wierzył w to, by Gustafsson udawał rannego. Również zeznania świadków z czerwca 1960 roku potwierdzały, że w obozie ofiar był ktoś jeszcze, w czasie gdy Gustawson leżał już nieprzytomny. Nie było ani jednego świadka, który by potwierdził, że Son przemieszczał się po terenie nad jeziorem, chowając buty czy narzędzia zbrodni. Prokuratura miała nadal za mało dowodów, by dowieść winę Gustawsona. Sąd Rejonowy w Espoo wydał orzeczenie w tej sprawie 7 października 2005 roku. Wniosek sądu był taki, że Gustafsson padł ofiarą napaści i nie był jej sprawcą. W wyroku zapisano, że nowe śledztwo w sprawie wydarzeń z nocy zbrodni zostało utrudnione przez fakt, że od tamtych wydarzeń minęło dużo czasu. Niektóre fakty związane ze sprawą pozostały niejasne, ale nie można ich było zaliczyć na poczet winy Gustafssona ze względu na zasadę domniemania niewinności. Dodatkowo sąd przyznał Gustafsonowi odszkodowanie w wysokości 44 900 euro za szkody psychiczne i wizerunkowe. W trakcie procesu bardzo ucierpiała rodzina Gustafsona, która była pod ciągłą obserwacją mediów, codziennie publikujących wiadomości o procesie. Paparazzi szpiegowali rodzinę, która ukrywała się za zamkniętymi zasłonami w ich domu w północnym Espo. Wyrok sprawił, że wreszcie się to skończyło. Prokuratura nie odwołała się od wyroku. Sprawa potencjalnej winy Gustafsona została tym samym formalnie zamknięta. Mimo to nadal wśród obserwatorów i komentatorów sprawy istnieje silny obóz zwolenników teorii o winie Nilsa Gustafsona. Widać to choćby na fińskich forach dyskusyjnych, gdzie ta teoria jest nadal jedną z wiodących. W sprawie funkcjonują jeszcze dwie osoby, które długo i przez wielu wskazywane były jako podejrzane. Teraz opowiem dłużej właśnie o nich. W 2016 roku pojawiła się książka Legenda Bodom. Tajemnica morderstwa stulecia. Napisał ją i samodzielnie wydał Ulf Johansson, starszy człowiek, lokalny polityk z ESPO, który miał silne przekonania na temat sprawy z nad W czasie wydarzeń nad jeziorem Johansson miał 18 lat, był więc w tym samym wieku co ofiary, Gustafsson i Boisman. Nawet był nad jeziorem w tym samym czasie co obozowicze. Obserwował rozwój sprawy od pierwszych dni. Nie jest jasne dlaczego napisał książkę dopiero po tylu minionych dekadach od wydarzeń, ale zdecydował się wyrazić w niej stanowisko nie tylko swoje, ale jak twierdził, również ludzi z lokalnej społeczności, z którymi przez lata przeprowadzał rozmowy. Wszyscy mieli podobny pogląd na sprawę i sprawcę zbrodni. Człowiek, który został wprost wskazany przez Johansona jako winny zbrodni nad jeziorem Bodom, nazywał się Karl Waldemar Gylström. Miał posługiwać się zdrobnieniem wallu i ja też będę go tak najczęściej nazywać dla ułatwienia wymowy. Według Johansona, mieszkańcy wsi bali się go i to był jeden z powodów, dla którego nie chcieli świadczyć na policji przeciwko niemu. Wiedzieli, że był winny, ale bali się zemsty człowieka, który wiele razy pokazał, że potrafi być brutalny i niezrównoważony. To, co powiem na temat tego człowieka, pochodzi z książki, więc trzeba brać pod uwagę, że jego obraz będzie miał charakter subiektywny. Może nieco przesadzony, może oparty o plotki, ale to najszersze dostępne źródło na temat podejrzanego. W roku 1960 Wallu miał 50 lat. Mieszkał z żoną Helmi i dziećmi w małej chatce przy Kunnarlandie, drodze prowadzącej na plażę w Ojta. Wygląda na to, że rodzina była dysfunkcyjna, zdominowana przez porywczy charakter Wallu i jego uzależnienia od alkoholu. W swoim małym domu Wallu sypiał w kuchni, jego żona i dzieci w sypialni, ponieważ Wallu chrapał podczas snu i bywał hałaśliwy i wulgarny, kiedy był pijany. Podobno było to częste, więc najwyraźniej rodzina wolała się od niego separować. Według Johansona, Wallu był inteligentnym i dowcipnym człowiekiem i potrafił nawiązać znajomości, w tym także wśród stróżów prawa. Jednak był również niestabilny, prawdopodobnie cierpiał na zaburzenia psychiczne, być może związane z alkoholizmem. Często wpadał w złość, stawał się agresywny, rozwiązywał konflikty przemocą czy nękaniem sąsiadów i nieznajomych. Nawet pomimo intensywnego picia, Wallu był jednak w dobrej formie. Był przystojnym mężczyzną, miał ponad 180 cm wzrostu, był szczupły i wysportowany. Z zawodu był ogrodnikiem, pracował też jako stolarz i mimo braku formalnych zezwoleń regularnie wyruszał na polowania. W związku z tym często poruszał się w nocy po terenie nad jeziorem. Uważał się w pewnym sensie za opiekuna tych terenów, irytowały go wizyty turystów, potrafił wściekać się, gdy zachowywali się głośno czy śmiecili nad jeziorem. Mimo to rodzina Gylström prowadziła letni kiosk na skrzyżowaniu Cunarlandje i drogi prowadzącej na brzeg jeziora Bodom. Czyli z jednej strony Wallu miał awersję do turystów, ale z drugiej nie rezygnował z okazji, by na nich zarobić. Kiosk był czynny w sezonie, sprzedawane w nim były głównie napoje i jedzenie, stał tuż przy drodze, dzięki czemu turyści często robili tam zakupy. Również młodzi ludzie, którzy zginęli nad jeziorem Bodą, w drodze na kemping zatrzymali się w kiosku rodziny Gylstrom. Według ustaleń już po fakcie obsługiwała ich wówczas Helmi, żona Wallu. Johansson przytoczył wiele przykładów tego, w jaki sposób Wallu zatruwał życie ludziom wokół siebie. Przede wszystkim traktował drogę do jeziora jak swoją własność, mimo że była to normalna droga gminna. Irytowały go dzieciaki jeżdżące nią na rowerach, bo piasek spod ich kół sypał się na jego ogród, albo uważał, że po prostu zachowywały się za głośno. Wallu, widząc przejeżdżających rowerzystów, nierzadko wychodził na drogę i rzucał w nich kamieniami, obrzucając ich również obelgami. Kiedy ktoś przejeżdżał motorem lub samochodem, Wallu potrafił nawet wyjść na drogę i strzelać do auta czy motocykla ze swojej broni myśliwskiej. Kiedy rozpoczęła się budowa wodociągu nad jeziorem, drogą zaczęły przejeżdżać ciężarówki robotników. To irytowało Wallu szczególnie. Raz strzelił do ciężarówki tak, że odprysk śrutu zranił twarz kierowcy. Wkrótce w związku z tym incydentem pojawił się u niego przedstawiciel gminy, który oczywiście groził konsekwencjami. Po tym Wallu nie strzelał już do samochodów robotników, ale zaczął zatrzymywać ruch, umieszczając na drodze deski z wystającymi gwoździami. Naturalnie kierowcy podnosili deski i rzucali je z powrotem na jego ogród. Aby się zemścić, Wallu chodził w nocy lub wcześnie rano na plac budowy i odcinał linie telefoniczne i elektryczne firmy wodociągowej. Podobnie dokuczał turystom nad jeziorem. Nieraz w nocy zakradał się na kempingi i przecinał liny od namiotów, dziurawił koła w pojazdach, zbijał reflektory aut czy motocykli. Dla miejscowych nie był ponoć wiele lepszy. Miał sąsiadkę, którą uwielbiał zastraszać, wrzucając jej martwe zwierzęta do studni albo skrzynki na listy i obserwując jej reakcję. Kobieta po jakimś czasie była tak zmęczona zachowaniami wallu, że w końcu się wyprowadziła. Choć wallu sam zawłaszczał sobie drogę gminną, to jednocześnie nie miał szacunku dla cudzej własności i chodził na polowania również do tych części lasu, które leżały na terenach prywatnych. Kilka razy zdarzyło się, że natknął się na właściciela ziemi. W takich sytuacjach to Wallu groził bronią i kazał odejść, czasem nawet rzeczywiście oddawał strzały w stronę ludzi. Na podstawie takich przykładów mniej więcej rozumiemy, jakim typem człowieka musiał być Wallu. Właściciel Straganu był przesłuchiwany przez policję kryminalną w charakterze podejrzanego dopiero w marcu 1966 roku. Już wcześniej pojawiały się takie nieśmiałe sygnały dla policji, że należałoby się mu przyjrzeć. Ale nie pojawiały się konkretne dowody. Do tamtego momentu zeznawał jedynie jako świadek, był też jedną z pierwszych osób, które pojawiły się na miejscu zbrodni w charakterze ochotników do pomocy policji. Prawdopodobnie rozstrzygająca była tu opinia, którą wyraził w lutym 1966 roku mieszkający obok niego od czterech lat policjant. Według policjanta wszyscy sąsiedzi byli pewni, że nie ma potrzeby szukać sprawcy gdziekolwiek indziej. Wallu powiedział podczas przesłuchania, że w noc zbrodni był w domu ze swoją rodziną. Jego żona Helmi to potwierdziła. O morderstwach dowiedział się dopiero następnego dnia. W niedzielę o dziesiątej otworzył kiosk. Po pewnym czasie zauważył radiowozy policyjne zmierzające na jezioro. Poprosił żonę, aby podeszła do kiosku, a sam poszedł na półwysep na miejsce zbrodni, podążając za policją. Tam zobaczył zarwany namiot i obserwował pracę policjantów, ale nie widział ciał ofiar. Następnie dołączył do ekipy przeszukującej teren w poszukiwaniu śladów. Według Johanssona to właśnie Wallu znalazł jedną z par butów ofiar, które sam ukrył pół kilometra od miejsca zbrodni kilka godzin wcześniej. Johansson przypuszczał, że Wallu specjalnie odegrał rolę znalazcy, by w razie odnalezienia na butach jego odcisków palców miał proste wytłumaczenie, skąd się tam wzięły. Protokół policyjny nie wymienia nazwiska osoby, która odnalazła buty, więc jeśli rzeczywiście był to Wallu, to Johansson musiał dowiedzieć się o tym z innych źródeł. Wallu twierdził, że dopiero po powrocie po poszukiwaniach dowiedział się od żony, że czwórka ofiar przyjechała na dwóch motocyklach, zatrzymała się przy ich kiosku i kupiła napoje bezalkoholowe i słodycze. Według Gustafsona tylko Seppo i Ania zatrzymali się przy kiosku, a on i Irmeli pojechali prosto na miejsce kempingu. Czyli twierdzenia dwóch stron były rozbieżne. Przesłuchania w 1966 roku nie doprowadziły do niczego. Wśród ludzi w okolicy krążyły informacje, że kilka dni po zbrodni nad jeziorem Wallu zasypał studnię na swoim podwórku. Oczywiście budziło to podejrzenia, że ukrył tam narzędzie zbrodni i być może część z zaginionych rzeczy ofiar. Policjanci wówczas rozkopali studnię i przeszukali podwórko Gilstromów, przeszukali także ich dom. Ale nie odnaleźli nic konkretnego. Było już 6 lat po wydarzeniach, więc jeśli cokolwiek było do znalezienia, Wallu mógł już to dawno usunąć. Na forach pasjonatów sprawy z Nadbodą pojawił się ciekawy trop, jeśli chodzi o kwestie studni. Mianowicie, w pobliżu domu Wallu miała być nie jedna, ale dwie studnie. Ta druga została zasypana przez ekipę budowlaną podczas utwardzenia i poszerzenia drogi nad jezioro które to prace były wykonywane w związku z wykupem terenu wokół plaży przez gminę Espo 2-3 lata po morderstwach. Wobec tego w 1966 roku policja nie miała dostępu do tamtej drugiej studni, która znajduje się obecnie pod asfaltem Kunnarlandie. Stąd spekulacje, że to tam gdzieś w głębi ziemi ukryte są na zawsze dowody winy Wallu. Ale czy tak mogło być, czy w ogóle faktycznie były dwie studnie, to w tej chwili bardzo trudna sprawa do ustalenia. Generalnie wszyscy w okolicy wiedzieli i mówili między sobą, że Wallu był mordercą. Niektórzy sąsiedzi i przyjaciele zaczęli się od niego odwracać i przestali się z nim w ogóle zadawać. Wkrótce jego żona Helmi zachorowała na raka i przez długi czas przebywała w szpitalu. Wydawało się, że sama wiedziała o zbrodni męża i czując zbliżający się koniec życia, chciała zrzucić z siebie ciężar tej tajemnicy. Przyjaciółce, która odwiedzała ją w szpitalu, Helmi wyznała, że Wallu groził, że rozszarpie ją i dzieci na kawałki, jeśli powie policji, co robił w noc morderstwa. Helmi wiedziała, że nie było go tamtej nocy w domu, ale ze strachu nie zgodziła się na rozmowę z policją. Wallu w końcu często chodził po nocy nad jeziorem, szukał sposobów, by uprzykrzać życie turystom. Pasowało to do jego rutyny, więc może wyszedł i tamtej nocy wpadł w jakiś niepojęty szał i zaatakował młodych ludzi, z przyczyn, których normalni ludzie nie potrafią ogarnąć umysłem. W roku 1969 syn i córka państwa Gylstrom byli już dorośli i mieszkali poza domem. Żona chorowała, a Wallu jeszcze bardziej pogrążał się w alkoholizmie. W końcu popadł w poważne kłopoty. Podczas jednej z jego wędrówek po lesie z bronią natknął się na pracownika służby leśnej. Sprowokował kłótnię i zaatakował leśniczego, usiłując go zabić. Ten jednak obezwładnił Wallu i uciekł, po czym zgłosił napaść. Wallu został wreszcie formalnie oskarżony. Wiedząc, że nie miał szans uniknąć więzienia, najprawdopodobniej postanowił wziąć los w swoje ręce. Najpierw chyba chciał się w pewnym sensie wyspowiadać, bo w krótkim czasie przyznał się do zbrodni na młodych ludziach nad jeziorem przynajmniej trzem osobom. Pierwszym, któremu Wallu wyznał swoje czyny, był jego kumpel, Topi Ilanen. W lecie 1969 roku Wallu poinformował Topiego, że zabił młodych ludzi nad jeziorem. Ten prawdopodobnie w to nie uwierzył, może uznał to za pijacki bełkot. Dopiero po śmierci Wallu powiedział komukolwiek o tym wyznaniu. Jakiś tydzień później Wallu zaprosił swojego znajomego, Borje Sodestroma, aby odwiedził wioskę ojta. Panowie siedzieli wieczorem w szatni sauny i pili. Wówczas Wallu powiedział, że był sprawcą mordu nad jeziorem sprzed dziewięciu lat. Przerażony Borio odpowiedział mu: Jeśli jesteś mordercą z bodą, idź i utop się i to szybko. W przeciwnym razie do końca życia będziesz siedzieć w celi więziennej. Trzecim, któremu Wallu wyznał swoją straszną tajemnicę, był Turrefalt. Krótko po tym, jak przyznał się do swoich czynów, poprosił Turę, aby poszedł z nim na skały nad bodą. Poszedł z nimi również Topi. Wallu był dobrym pływakiem i dobrym nurkiem. Kumple usłyszeli, jak krzyknął do nich: Chłopcy, teraz zobaczycie długie nurkowanie, i obserwowali, jak skoczył ze skał do wody. Chwilę czekali, obserwowali powierzchnię jeziora, ale kiedy minął kwadrans, stało się jasne, że Wallu utonął. Znajomi wezwali straż pożarną, która wyłowiła jego ciało godzinę później. Czy chciał zginąć, czy był to wypadek pod wpływem alkoholu, nikt nie mógł być pewien ale w związku z tym, że tuż przed śmiercią przyznał się do zbrodni kilku osobom, z tym, że czekało go skazanie za napaść, wydaje się, że mogło to być celowe zakończenie życia na własnych warunkach. Autor książki Johansson twierdził też, że ktoś przez lata regularnie przynosił kwiaty na miejsce zbrodni i umieszczał je w małym niebiesko-białym słoiczku po proszku do pieczenia. Jesienią 1968 roku pojawił się tam większy blaszany garnek i stały w nim dalie podobne do tych, które rosły w rogu ogrodu Wallu. Gdy Wallu utonął, kwiaty przestały się pojawiać. Nikt nie wiedział, czy kwiaty przynosił Wallu, czy może jego żona Helmi, czy w ogóle ktoś inny. Może jakoś tym gestem Wallu starał się zagłuszać wyrzuty sumienia. Co jeszcze zauważył Johansson, to że w trakcie drugiego śledztwa w 2004 i 2005 roku nie wykonano ekshumacji i badań DNA Wallu, zamiast tego cała uwaga śledczych skupiła się wyłącznie na Gustafsonie. Hans Assman to postać wręcz legendarna, w oczach niektórych fascynatów zagadek kryminalnych, jawiący się niczym nieuchwytny superprzestępca, który odpowiadał za wszelkie nierozwiązane zbrodnie w Finlandii w latach 50. i 60., w tym za zbrodnie nad jeziorem Bodom. Te przekonania i teorie jeszcze bardziej nakręcał fakt, że akta Hansa Asmana w sprawie z nadbodą były utajnione przez ponad 40 lat od zbrodni nad jeziorem i jego pełne zeznania, a także zeznania świadków dających mu alibi, były nieznane opinii publicznej. Stąd naturalnie snujący różne teorie obserwatorzy poddawali je w wątpliwość. Przyjrzyjmy się więc dokładniej tej postaci. Skąd w ogóle Asman wziął się jako podejrzany w sprawie z nadbodą? W tym samym dniu, kiedy ujawniona została zbrodnia nad jeziorem, w godzinach wieczornych do szpitala w Helsinkach trafił nieprzytomny pacjent. Został przywieziony przez ambulans straży pożarnej, a obecna z nim żona twierdziła, że znalazła go nieprzytomnego w miejscu pracy. W szpitalu przyjął go dyżurny lekarz Jorma Palo, starzysta na oddziale chirurgicznym. Palo twierdził, że pacjent tylko udawał nieprzytomnego. Reagował na ukucie igłą, jego źrenice normalnie reagowały na światło. Lekarza zastanowił wygląd pacjenta, który był wyjątkowo niechlujny, ponadto miał koszulę pokrytą czerwonymi plamami i bardzo zabrudzone ziemią paznokcie. Kiedy był już przytomny, pacjent poprosił pielęgniarkę o rozpuszczalnik do umycia brudnych rąk, ale ponieważ nie było go pod ręką, dostał w zamian benzynę apteczną i przez całą noc obsesyjnie mył nią ręce. Podczas dalszego pobytu na oddziale pacjent zachowywał się chwilami agresywnie i dość dziwnie. Między innymi żądał przeniesienia jego łóżka szpitalnego na balkon, ale nie mówił w jakim celu. Doktor Palo zapamiętał też dobrze słowa, które skierował do niego pacjent, porównując się do chirurga. Nie wiadomo, czy miał to być żart, czy chciał zabrzmieć groźnie, kiedy powiedział: Ja też jestem człowiekiem posługującym się ostrym nożem, ale wszyscy, których operowałem, nie żyją. Podejrzanym pacjentem był urodzony w Niemczech 36-letni Hans Asman. W latach 50. i na początku 60. żył w Finlandii. W roku 1960 mieszkał na obrzeżach Espo, 5 km od brzegu jeziora Bodom. Doktor Palo i jego koledzy i koleżanki z zespołu szpitala byli bardzo podejrzliwi wobec Asmana. Sprawa zabójstw nad jeziorem Bodą była natychmiast nagłośniona i pracownicy szpitala uważali, że z dużym prawdopodobieństwem mieli na oddziale sprawcę. Palo osobiście poszedł na posterunek i zgłosił na policję swoje podejrzenia. Jednak policjanci, którzy przybyli do podejrzanego, odeszli po krótkim przesłuchaniu. Personel szpitala był bardzo zaskoczony, że policja nie chciała przesłuchać także ich i nie zabrała do badania poplamionych ubrań Asmana. Według zeznań podejrzanego plamy na ubraniach były po farbie i winie. Najprawdopodobniej policjanci ocenili, że była to prawda, choć wydaje się, że lekarz powinien lepiej od nich wiedzieć, czy plamy mogły być śladami krwi czy czegoś innego. Policjanci jednak nie odpuścili wątku Hansa Asmana na podstawie krótkiej wymiany zdań. Dokładnie sprawdzili jego alibi, które w toku przesłuchań świadków uznane zostało za wiarygodne. Jorma Palo nigdy nie zmienił zdania i jeszcze wiele razy z determinacją naciskał na policjantów, by dokładniej zbadali alibi Asmana. Kiedy upublicznione zostały portrety pamięciowe podejrzanego sporządzone na podstawie widzeń hipnotycznych Nilsa Gustafssona i zeznań Olawiego Kivilahhtiego, Asman stał się jeszcze bardziej podejrzany. Rzeczywiście był podobny do portretów, a tuż po ich upublicznieniu skrócił włosy, być może po to, by to podobieństwo zamaskować. Jednak już w 1960 roku śledczy kryminalni byli przekonani o wiarygodności alibi Asmana, jakie podał na noc, w czasie której miała miejsce zbrodnia nad bodą. Miał spędzić cały wieczór i noc w mieszkaniu swojej kochanki, zlokalizowanym przy Inna Rintie w Helsinkach. Kobieta mieszkała jako sublokatorka w lokalu swojej siostry i jej męża. Oni także potwierdzili, że widzieli Asmana w mieszkaniu zarówno wieczorem, jak i następnego ranka. Policja nie podawała wówczas więcej szczegółów w sprawie Alibi Asmana. Dla części obserwatorów sprawy z jormą Palo na czele było to podważalne alibi. Ostatecznie zapewniły je osoby, którym mogło zależeć na jego wolności. Asman był w tamtym czasie żonaty. Jego żona Wieno nie mogła potwierdzić jego alibi, chociaż spodziewała się, że noc z soboty na niedzielę spędził u kochanki. Małżeństwo państwa Asman, jak można się domyślić, nie było szczególnie udane, a Hans angażował się w romanse nie pierwszy raz. Rok po wydarzeniach nad jeziorem Bodom został aresztowany za pobicie żony w miejscu publicznym i formalnie oskarżony o przemoc wobec niej. Po odsiedzeniu wyroku w roku 1964 wyjechał do Szwecji, gdzie zamieszkał już na stałe. Z żoną rozwiódł się kilka lat później, w 1970 roku. Nadal jednak Jorma Palo nie odpuszczał swoich podejrzeń. Napisał dwie książki przywołujące wspomnienia z czasów zbrodni nad Bodą, w których oskarżał Asmana o morderstwa. W końcu podjął współpracę z byłym śledczym Mattim Paloaro, który w latach 90. był redaktorem fińskiego magazynu kryminalnego Alibi. Paloaro przeprowadził najpierw rozmowy z Vieno, byłą już żoną Asmana. Rozmowy te były jak woda na młyn dla zwolenników oskarżenia Niemca o zbrodnię nad Bodą i nie tylko. Kobieta powiedziała Paloaro, że podejrzewała byłego męża o bycie sprawcą wielu niewyjaśnionych morderstw, ponieważ Hans akurat zawsze był poza domem, kiedy miały miejsce, chociaż nigdy nie przedstawiła prawdziwych dowodów w którejkolwiek ze spraw. Hans Asman zgodził się na spotkanie z Mattim Paloaro w 1997 roku. Można powiedzieć, że był już na przysłowiowym łożu śmierci i chętnie opowiedział dziennikarzowi śledczemu o swoim życiu. Wówczas Asman był uzależniony od alkoholu i brał silne leki. Jego wypowiedzi często były bełkotliwe i nieskładne. Przede wszystkim jednak były zagadkowe i niejasne. Asman wiele sugerował, ale do niczego wprost się nie przyznał. Jeszcze przed spotkaniem postawił trzy warunki, których Paloaro obiecał dotrzymać. Warunki, jakie przedstawił, były takie. Nic, co powiem, nie może przedostać się do publicznej wiadomości, dopóki nie minie co najmniej 5 lat od mojej śmierci. Moja prawdziwa tożsamość, jeśli kiedyś zdarzy się ją odkryć, nie może być nikomu ujawniana. Zabronione jest również ujawnianie, gdzie jestem. W trakcie rozmowy, Asman miał przedstawić swój życiorys. Informacje, które funkcjonują w sieci na jego temat, to właśnie to, co miał sam o sobie powiedzieć w rozmowie z Paloaro. Czy to wszystko prawda, czy może bajdurzenia starca, który u progu śmierci chciał zaistnieć, choćby za sprawą negatywnego rozgłosu, no tego nie wiemy. Według jego własnej opowieści Hans był z zawodu rzeźnikiem i od młodych lat zagorzałym narodowym socjalistą. Już w wieku 18 lat służył w Waffen-SS. W 1942 roku w wieku 19 lat został strażnikiem w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Po ponad dwóch latach pracy Asman zakochał się w więźniarce imieniem Heidi, Żydówce, z którą planował uciec z obozu. Jednak zanim zorganizował ucieczkę, wieść o jego zamiarach rozeszła się wśród strażników i Asman za karę został skierowany na front wschodni. W 1944 roku jego pułk został otoczony przez Armię Czerwoną i ostatecznie Asman trafił do sowieckiego obozu jenieckiego. Tam posłużył się paszportem wojskowym poległego towarzysza broni Marta Asenbacha i przybrał jego tożsamość. Wiedział, że jako były strażnik obozu koncentracyjnego zostałby z miejsca rozstrzelany. Został wypuszczony pod warunkiem współpracy z KGB i osiadł w Finlandii. Wydawałoby się, że jeśli ktoś by się postarał, to mógłby zweryfikować przynajmniej część tej autobiografii. Jednak, przykładowo, nikt nie dysponuje spisem pracowników Auschwitz, przez który w ramach stałej czy czasowej służby przewinęło się ponad 8 tysięcy SS-manów. Nazwisko Asmana nie figuruje w znanych wykazach, ale o niczym to nie świadczy. Poza tym Asman sugerował, że jego dane były przybraną tożsamością, więc nawet nie wiadomo, od czego zacząć weryfikację jego losów. Znamy historię taką, jaką sam chciał o sobie opowiedzieć, albo jaką chcieli o nim przekazać autorzy później napisanej książki. Im też najbardziej pasowało przedstawienie go w jak najgorszym świetle. Paloaro usłyszał od Asmana wiele zagadkowych stwierdzeń. Jednym z cytatów, jakie zanotował, był taki: Przypuszczam, że oczekujesz, że opowiem o tych sprawach z namiotem i nożem. Muszę cię rozczarować. Nie będę mówić o szczegółach. Nie przyznam się, ani nie będę zaprzeczał. Asman dodał, że słuchając go, dziennikarz będzie musiał czytać pomiędzy wierszami. Sądząc po tym, co odnotował Paloaro, Asman rzeczywiście do niczego się nie przyznał wprost, a jego wywody miały chaotyczny charakter. Być może była to forma pogrywania sobie z dziennikarzem i Asman chciał narobić szumu wokół swojej osoby, stworzyć wizerunek mrocznego człowieka, kryjącego straszne tajemnice, a może kwestia wieku, schorowania, upośledzenia myślenia i wypowiadania się. Hans Asman zmarł w Szwecji 19 czerwca 1998 roku, 6 miesięcy i 2 dni po wizycie Mattiego Paloaro. Palo i Paloaro opisali rozmowę z nim w książce, którą wydali w 2004 roku pod tytułem Zaufanie albo Śmierć zagadka Hansa Asmana. Czekali tak długo, by wywiązać się z warunków narzuconych przez samego Asmana. W swojej książce autorzy usiłowali połączyć go nie tylko ze zbrodnią nad jeziorem Bodą, ale także z całym szeregiem innych spraw kryminalnych, a nawet takich niezupełnie kryminalnych. Paloaro uważał, że Asman przyznał się do udziału w zamachu na byłego ministra handlu i przemysłu w 1956 roku. Polityk Pena Terwo zginął w tamtym roku w wypadku samochodowym, ale w przebiegu wypadku nigdy nie stwierdzono żadnych podejrzanych okoliczności. Mnie jednak interesują głównie sprawy poruszone wcześniej w trylogii. Według Palo i Paloaro Asman był podejrzany o popełnienie wszystkich trzech zbrodni, to jest zabójstw Kyli Kisari, Elli Immo oraz Eine Irity na kempingu Turilachti. Podstawą do wszystkich oskarżeń były przede wszystkim twierdzenia byłej żony Asmana, według których męża nigdy nie było w domu w czasie, kiedy zbrodnie miały miejsce, a we wszystkich przypadkach jednocześnie znajdował się blisko miejsc zbrodni. Jeśli chodzi o sprawę Hyliki Sari, to według Paloaro Asman sam miał przyznać, że był częściowo odpowiedzialny za jej śmierć w 1953 roku. Miały o tym świadczyć takie słowa. To najstarsze i tego rodzaju zdarzenie, że musiało zostać zatuszowane. W przeciwnym razie nasza podróż zostałaby ujawniona. Mimo, że mój przyjaciel był dobrym kierowcą, szkódnie udało się uniknąć. Wiesz, co mam na myśli. Paloaro zinterpretował lakoniczną i enigmatyczną wypowiedź Asmana tak, że jego szofer przypadkowo potrącił Sari swoim samochodem i obaj zaaranżowali scenę wypadku tak, by wyglądała jak morderstwo. Nie mogli pozwolić, by ich obecność w miejscu wypadku została ujawniona, bo policja zdemaskowałaby ich jako agentów sowieckich. Chociaż z tego, co powiedział Asman, nie wynikało o jakie wydarzenie chodziło, kiedy miało miejsce, ani czy ofiarą faktycznie miała być Sari, Należy zauważyć, że jego była żona potwierdziła, że w czasie kiedy dziewczyna zaginęła, na samochodzie jej męża pojawiły się wgniecenia oraz że poruszał się jasnym samochodem, co pasowało do opisów kilku świadków. Ponadto według wieno, Asman i jego szofer mieli tuż po powrocie z tamtego wyjazdu wyjechać ponownie, zabierając ze sobą łopatę. Następnie Ellie Immo została zamordowana w drodze do domu w 1955 roku. Pani Wieno znów twierdziła, że jej były mąż był tamtego samego wieczoru w chemii, gdzie zbrodnia miała miejsce. Nawet przypuszczała, że Asman poznał Ellie dzień wcześniej, gdy tańczył z nią na imprezie w noc przed jej śmiercią. Tutaj, poza sugestiami żony, nic nie wskazywało na udział Asmana w sprawie. Paloaro powiązał także Asmana z zabójstwem Einy i Rity na kempingu Turilakhi. Była żona Asmana twierdziła, że jej mąż i jego kierowca pojechali samochodem w kierunku Heinawesi w czasie morderstwa dziewczyn. Według niej Hans bywał wcześniej kilka razy w tamtych okolicach, wobec czego miał okazję poznać kemping i jego otoczenie. Przypomnę, że w tamtej sprawie dobra znajomość okolicy była jedną z cech, jakie przypisano sprawcy. Poza twierdzeniem byłej żony niewiele więcej mogło sugerować zamieszanie Asmana w tę sprawę. Według kilku lokalnych świadków, na krótko przed zbrodnią na kempingu, dwóch niemieckojęzycznych mężczyzn kupiło w kiosku w Punka Haryu mapę obejmującą kemping Tulilachti. Punka Harju znajduje się w pobliżu Hejnawesi, gdzie zbrodnia miała miejsce, a zgodnie z ogólnym opisem świadków, jednym z tych dwóch ludzi mógł być Hans Asman. Według relacji świadków mężczyźni przemieszczali się samochodem osobowym Volkswagen Garbus. Nie ma informacji, by Asman kiedykolwiek dysponował takim konkretnie samochodem. Warto w tym miejscu dodać, że proces głównego podejrzanego w sprawie kempingu Tulilahti, to jest Runara Holmströma, rozpoczął się trzy dni po morderstwach nad Bodom. To sprawia, że Holmström, który funkcjonował wówczas jako główny podejrzany o wszystkie największe zbrodnie w Finlandii, nie mógł być powiązany z masakrą nad Bodą, bo był pilnie strzeżony w więzieniu Vasa. Natomiast w związku z jego nadchodzącym procesem media szeroko komentowały i przypominały sprawę z kempingu Tuli Wobec tego w zasadzie nie można wykluczyć możliwości, że zbrodni nad bodą dokonał naśladowca albo prawdziwy sprawca, by wzbudzić jeszcze większy szok w społeczeństwie i zbudować swoją legendę, uzyskać dodatkowy rozgłos. Dopiero w roku 2005, w związku z formalnym procesem w sprawie zbrodni nad bodą, do wiadomości publicznej trafiły pełne informacje na temat alibi Asmana. Ujawnione dokumenty wykazały, że policjanci wykonali sporo pracy, by prześwietlić ruchy Asmana w weekend, kiedy zbrodnia nad jeziorem miała miejsce. O ile na początku poprzestali na informacjach uzyskanych od kochanki mężczyzny i jej bliskich, o tyle później poszukali większej liczby świadków, którzy tylko potwierdzili wersję przedstawioną przez Asmana. W październiku 1963 roku stołeczny dziennik Usi, Suomi opublikował obszerny artykuł, w którym padły zarzuty o niedostateczne zbadanie przez policję udziału Niemca w sprawie z nadbodą, przez to na nowo rozgorzała dyskusja o jego potencjalnej winie. Wtedy policja wykonała dodatkowe śledztwo w jego sprawie, by rozwiać wszelkie wątpliwości. W efekcie ich pracy ustalono co następuje. W czerwcu 1960 roku 36-letni wówczas Hans Asman mieszkał z żoną w mieszkaniu na ostatnim piętrze domu w Espo, który należał do człowieka, prowadzącego firmę budowlaną. Firma ta zajmowała się zasadniczo wykańczaniem budynków. Asman pracował wówczas jako brygadzista w fabryce w Walili, ale załatwił dla swojego wynajmującego zlecenie. Polegało ono na wykończeniu budynku w sąsiedztwie fabryki, przy ulicy Elimaenkatu. Aby mieć korzyści z załatwionego zlecenia, Asman sam pomagał w pracach wykończeniowych w zamian za pensję. Prace jednak się opóźniały, budynek miał zostać oddany w poniedziałek po zielonych świątkach, a do piątku nie zakończono malowania. W związku z długim weekendem właściciel firmy nie mógł zmusić ekipy do przyjścia do pracy. Wobec tego Asman obiecał pracować sam przez cały świąteczny weekend i dokończyć malowanie. Policjanci dotarli do świadków, którzy widzieli mężczyznę w sobotę w miejscu pracy. Krótko przed 18.00 Asman zakończył malowanie, po czym udał się do mieszkania w budynku przy Innarintie, gdzie mieszkała jego kochanka i jej siostra z mężem. Z tamtą kobietą spotykał się od mniej więcej pięciu lat. O romansie wiedziała także Wieno Asman, która była jego żoną od 1952 roku. Nieraz wcześniej zdarzało się, że Wieno przychodziła pod dom przy Inarintie i szukała Hansa, urządzając przy okazji awantury mężowi i jego kochance. Kiedy tamtej soboty, 4 czerwca, nie wrócił do domu, Wieno wiedziała, że musiał być, niedokładnie cytując, u tamtej rudej baby. Tym bardziej, że z domu, który malował, miał blisko do Inarintie, jakieś 10-15 minut pieszo. W sobotę, w przeddzień pięćdziesiątnicy, nieco po godzinie 18, przyszedł do mieszkania kochanki. Jej siostra i mąż byli świadkami jego odwiedzin. Asman twierdził, że Kiepsko się czuł i skarżył się na Zgagę. Wieczorem położył się ze swoją 33-letnią kochanką w jej pokoju. Jej siostra i mąż spali w drugim pokoju przy otwartych drzwiach i według nich Asman nie mógł wyjść w nocy niezauważony. Wstali w niedzielę o 6 rano. Widzieli, że Asman wstał i wyszedł z pokoju o dziewiątej po kawę. W tym czasie nad bodą dokonano już zbrodni, a pierwsi przechodnie widzieli zarwany namiot. Nowi świadkowie, do których dotarli policjanci w 1963 roku, potwierdzili informację, że Asman spędził świąteczną niedzielę wykonując prace malarskie. Na placu budowy pojawiał się między innymi dozorca, który doglądał terenu. Asman poskarżył się mu na pragnienie, w związku z czym dozorca zaprosił go do swojej kanciapy na czerwone wino. Wracając do pracy, Asman zabrał ze sobą kolejną butelkę, tym razem białego wina. Z pewnością wino mu nie posłużyło. Asman cierpiał na dolegliwości trawienne od miesięcy, być może lat, i wieczorem zaczął się czuć bardzo źle. Wtedy przypomniał sobie o żonie i dzwonił do niej, prosząc, by po niego przyszła. Ona była niechętna, być może padły argumenty typu: idź do tej swojej rudej, ale w końcu, wieno, przyszła do budynku, w którym Hans pracował. Było to około 22.00. Znalazła wówczas męża leżącego na podłodze, nieprzytomnego. Wierzyła, że był naprawdę chory, więc wybiegła po pomoc. Po chwili ambulans straży pożarnej odwiózł państwa Asman do najbliższego szpitala. Dalszą historię, relacjonowaną przez doktora Palo i personel szpitala, już znamy. Według policji książki, które na temat Asmana napisali Jorma Palo i Matti Paloaro, były wyłącznie fikcją, a Hans Asman nie mógł być winnym w sprawie z jeziora Bodom. Jorma Palo do końca życia uważał, że dokładnie zbadał sprawę, był pewien sprawstwa Asmana i zastanawiał się, dlaczego policja nie podzielała jego opinii. Podejrzewał, że stały za tym powody polityczne. Przypuszczał, że Asman był zaangażowany w działalność szpiegowską i dlatego podlegał ochronie. Był po prostu nietykalny. Jednak odsiedział karę więzienia za pobicie żony, więc argument o nietykalności należy chyba jednak włożyć między bajki. Sami musicie wyrobić sobie zdanie o możliwym udziale Asmana w zbrodniach, bo w żadnym wypadku nie było dowodów przeciwko niemu, ale też trudno powiedzieć, by można go wykluczyć z pewnością stuprocentową. W sprawie z nadbodą, jeśli odrzucimy zeznania kochanki Asmana i jej bliskich, to teoretycznie nie da się z pewnością wykluczyć, że Asman wymknął się nocą i jakimś środkiem transportu dotarł nad jezioro, po czym rano wrócił i udał się na miejsce pracy. Jak w ogóle się tam dostał, skoro w tamten weekend poruszał się pieszo, po co miałby jechać i zabijać czworo całkowicie nieznanych sobie ludzi gdzieś w namiocie w środku lasu, pytania pozostają otwarte do dyskusji. Na zakończenie wątku Asmana dodam taką luźną myśl moją autorską, małą teorię spiskową. To, co łączy Gustafsona i Asmana, to ten sam szpital Kivela i ten sam lekarz, który doglądał ich obu. Może to tu tkwił sekret widzeń hipnotycznych Gustafsona? Mógł widzieć Asmana w szpitalu. Najprawdopodobniej widział. Mógł słyszeć, jak Jorma Palo i personel szpitala dyskutuje, że sprawca leży kilka pokoi dalej, czy kilka pięter wyżej i niżej od ofiary. Jorma Palo, nakręcony na udowodnienie winy Asmana przez całe życie, mógł zasugerować wówczas młodemu pacjentowi, że to Asman był tym, kto go zaatakował. Stąd nawet nieświadomie Gustafson mógł podać jego opis podczas seansu hipnozy. W obecnym momencie sprawa z nad jeziora Bodą wydaje się już niemożliwa do rozwiązania, choćby ze względu na wątpliwości, które w związku z upływem czasu nie są już możliwe do rozwijania. Mnogość wątków, raportów z przesłuchań świadków sprawia, że jest to sprawa, w którą można się wczytywać godzinami i mieć jedynie coraz większy mętlik w głowie. Jeśli skupić się na podejrzanych, którzy powszechnie są najczęściej wymieniani w pobieżnych opracowaniach sprawy, to musielibyśmy wybierać między Gustafssonem, Kioskarzem Gylstromem i Asmanem. Jeśli z tego grona miałabym wskazać swojego w cudzysłowie faworyta, to byłby to Kioskarz Gylstrom. Człowiek o mentalności właściciela i stróża jeziora, o znanych napadach agresji i niestabilnej osobowości, mógł z jakiejś niepojętej zdrowym rozumem przyczyny wpaść w szał. Może drażnił go bałagan wokół namiotu młodych ludzi, albo to, że wybrali właśnie tamto miejsce na obóz, cokolwiek to było, sprawiło, że oszalał. Wydaje się, że tuż przed odejściem ze świata starał się wyznać swoje winy. Z pewnością Wallu nie był osobą, którą widział nad jeziorem kiwilachti, ale czy to w ogóle był sprawca i czy zeznania Kivilachtiego w ogóle były wiarygodne, to kolejna niejasność już nie do rozstrzygnięcia. Podejrzenia rzucane w kierunku Wallu nie są pozbawione pewnych niejasności. Nie wiadomo po co rozebrałby Bjorklund, dlaczego pozwolił Gustafsonowi przeżyć i nie upewnił się, że chłopak nie żył. Po co zabrał buty chłopców i je ukrył? Jeśli mam pobawić się w kanapowego detektywa, to zgadywałabym, że może część rzeczy zabrał po prostu dla siebie i rodziny. W końcu miał nastoletnie dzieci. Stwierdził, że córce przyda się strój kąpielowy, a synowi kurtka motocyklowa i buty. Może szedł niosąc rzeczy i widział w oddali kogoś, kto spacerował. Żeby nie wzbudzić podejrzeń, Wallu szybko ukrył buty przy ścieżce, by później po nie wrócić. Ale nie zdążył, bo później już w okolicy roiło się od policjantów i wojskowych. To tylko domysły. Również możliwe, że sprawcą nie był kioskarz, tylko ktoś, kto po prostu nie został zidentyfikowany i odpowiednio powiązany ze sprawą. Może prawdziwy sprawca to ten sam, który dokonał zbrodni na kempingu Tulilachti i chciał przypomnieć o sobie jeszcze raz. Motyw i tej, i tamtej zbrodni ostatecznie na zawsze pozostał zagadkowy. Ze względu na niepewne zeznania świadków, ogrom luk w dowodach i utracone na zawsze ślady, w sprawie powstawało i powstaje wiele teorii, nawet bardzo daleko idących i niespecjalnie możliwych do poparcia. Przykładowo spotkałam się z taką, że sprawcą był Gustavson, który po tym jak w napadzie szału zabił przyjaciół, spanikował i pojechał do domu. Powiedział ojcu co się stało i razem wrócili nad jezioro, żeby zatrzeć ślady winy Nilsa. Wówczas ojciec był tym, kogo w obozie widzieli chłopcy idący obserwować ptaki. Daleko idąca teoria, bez żadnych realnych podstaw, ale i takie się przewijają. Słuchajcie, na tym kończymy. Dzięki, że prześledziliście ze mną tę historię. Jeśli macie swoje obserwacje i teorie, dzielcie się nimi śmiało w komentarzach. Z góry dziękuję też za polubienia, za wszelkie formy wsparcia dla kanału. Trzymajcie się cieplutko. papa. Pa.